Widzę, że kolega koleją się zdecydował wyjechać w podróż. Miło się jedzie. Miło. Ale długo. Długo już idziemy i długo jeszcze przed nami. Kolega, widzę, książki zabrał, ale coś tak ochoty nie ma czytać. Za oknem nudno, filmów nie puszczają. A tak bezczynnie siedzieć to nie przystoi kawalerowi. To może agenta by posłuchał. Nowy odcinek jest gotowy. Spróbuję. Na moją odpowiedzialność. No zobaczmy. Dajmy szansę. A nuż zaskoczy. A? Pan nie wierzy w polską medycynę, jak ja widzę. Pan będzie równie pięknie wyglądał, jak pan będzie miał 67 lat i będzie pan równie mądry jak dzisiaj. Nie muszę pana zmartwić. Nie za bardzo wierzę w państwowe emerytury. Ladies and gentlemen. Ja myślę, że to jest przejęzyczenie. Mówię teraz tego. Please stand with me. Mają być nowe stanowiska pracy tak zwanych mentorów, a więc tych starszych pracowników, którzy będą wdrażać do pracy młodszych. Ladies and gentlemen. That's why today I'm pledging to cut the deficit we inherited by half by the end of my first term in office. Stit! Look what happens when the government gives you rights. The government can take them away. And raise your glasses. Well, and we're not there because this recession turned out to be a lot deeper than any of us realized. W całym kraju szykuje się prawdziwa ofensywa. Na pieniądze z mandatów już czeka minister finansów. Założył, że budżet w tym roku zarobi na kierowcach ponad 1,2 mld złotych. Raise your glasses. Agent Tomasz. Coraz chłodniejsze nastroje w sztabie wyborczym Baracka Obamy po ogromnym skandalu, jaki wybuchł na linii Kościół katolicki i Barack Obama, który obserwowaliśmy przez cały zeszły miesiąc. Teraz okazuje się, że kolejna grupa wyborców, która bardzo mocno popierała Baracka w 2008 roku, w tym roku nie będzie popierać jego starań o reelekcję i na jesień najprawdopodobniej zbiorowo odda swoje małe głosiki innemu kandydatowi. Mówię małe głosiki, ponieważ na myśli mam Federalną Federację Elfów. To jest takie stowarzyszenie, o którym Barack nawet mówił, nawet im kiedyś bardzo mocno dziękował za poparcie na jakimś kolejnym obiedzie w Białym Domu i tak dalej. Otóż nie wiedzieć czemu, jeszcze póki co, nie wiadomo dlaczego amerykańskie elfy obraziły się na Baracka Obamę. Ja kiedy pierwszy raz dotarł do mnie ten news, to myślałem, że to są jakieś jaja, że to są antyniusy po prostu. Okazuje się, że nie, rzeczywiście Federalna Federacja Elfów istnieje w Stanach Zjednoczonych i nawet napisali piosenkę o tym, że nie będą służyć i nie chcą służyć pod rozkazami Baracka Obamy jako prezydenta. W ogóle nie chcą być elfem Obamy. Elf Obamy nie chce być elfem Obamy. Nie chcę być elfem Obamy już nigdy więcej. Nie wiem, jak na mnie, to po prostu murowany hit. W radiu Złote Przeboje mogłoby to lecieć chyba codziennie, bo to chyba jakiś w ogóle, jakiś poważni ludzie brali się za tą piosenkę. Mi chodzi po głowie, przez cały wczorajszy dzień po prostu miałem ten refren w głowie. Pomijając wysoką jakość wykonania tej piosenki, to trzeba przyznać, że stanęli na wysokości zadania, jak się okazało, w małym elfie duży duch. Takie rzeczy robią, moi drodzy. Ale że im się chciało, nie? Bo normalnie to ludzie mówią, nie będę głosował, odwracamy się, jakiś tam związek zawodowy mówi, nie poprzemy tego kandydata, no tam mieliśmy inne o nim wyobrażenie i tak dalej, w tym roku musimy się poważnie zastanowić, co oznacza, że kandydat musi przyjechać następnego dnia polonezem i prawda, z czapką w ręku coś tam negocjować, a oni nagrali piosenkę. A nie da się tej piosenki już ściągnąć z internetu z powrotem. Poszła w ogóle wirusowo po prostu, po internecie się rozeszło, więc już raczej można podejrzewać, że Obama nie będzie elfów prosił o poparcie w tym roku. Witam wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie. 8 tydzień 2012 roku. Dzisiaj podsumowujemy wiadomości ominięte przez mainstreamowe media. Podsumowanie 10 najfajniejszych takich informacji, według mnie subiektywnie zebranych z całego tygodnia, prasa drukowana, prasa uploadowana, prasa downloadowana, jakkolwiek by to nie było, blogi, rozłogi,
portale antyspołecznościowe i tak dalej, kto co nie wrzucił w dalszej części programu będzie, to znaczy najważniejszą częścią każdego agenta jest oczywiście top 10, czyli właśnie 10 informacji, o których media jakimś dziwnym, nie wiadomo dlaczego, sposobem milczały przez ostatni tydzień, tak naprawdę zajmowały się rzeczami według mnie mniej ważnymi, ale to są, tak jak wspomniałem, moje subiektywne oceny, a za momencik przejdziemy do poczekalni. Tydzień temu i dwa tygodnie temu agent, czyli ta audycja zaczęła się od rozmowach, w zasadzie moich monologach na temat akcji Płyta dla Posła. W tym tygodniu wam tego oszczędzę i powiem tak, krąży po internecie filmik zmontowany przez dziennikarza kontestacji Janka Bernata, który był tam z kamerą, kiedy kontestacja rozdawała płyty posłom. Jest ten prawdziwy agent Tomek, znaczy ten drugi prawdziwy agent, ten agent Tomek, bo to żeby było jasne, to nie jestem ja. Na tym filmiku możecie sobie zobaczyć, że to nie są te dwa głosy, bo czasami zdarzają się słuchacze, którzy piszą i pytają, co ja zrobiłem tam biednej posłance jakiejś taki, i że to chamstwo było i że powinienem oddać emeryturę i w ogóle ściąć włosy. Natomiast w ramach pokuty oczywiście. Jest pan Wipler, jest tam zdaje się ten Grzegorz ze Schetyna, Grzegorz z Chetyna, w zasadzie powinien to być, on jest z Chetyna, on pochodzi z Chetyna. Chetyn to jest miejscowość, w której się urodził i to jest Grzegorz z Chetyna, jak dawniej Zbyszko z Bogdańca, prawda? Na tej zasadzie. I tam jest pan Dorn, tu się właśnie przejechałem, w zeszłym tygodniu dostałem informację, nie wiedzieć czemu, albo coś ja pokręciłem, co jest bardzo też możliwe, że pan Ludwik Dorn nie przyjął płyty dla posła, nie przyjął tych wykładów Misesa, tego audiobooka. Okazuje się, że przyjął. Przyjął, podziękował, poszedł, teges. To właśnie Grzegorz z Chetyna nie przyjął tej płyty, kazał gdzieś zostawić na jakiejś w ogóle komisji czy coś takiego. No nie wiem, trudno. No, miał szansę, przyszli, dali za darmo. Dają to, bierz. Głupi by nie brał, moi drodzy, bo bardzo fajny audiobook. Akurat tym, nie wiedzieć czemu im dajemy go za darmo, inni musieli za to zapłacić. Nasi ojcowie transformacji właśnie gospodarczej będą szkolić z tego, w jaki sposób budować normalną gospodarkę. Tak więc tyle, jeśli chodzi o płyt Psie dla Posła. Na stronie agentomasz.pl jest wpis pod tytułem Kto płyta nie błądzi? I tam możecie sobie zjechać. To jest świeży wpis z dzisiejszego poranka. Dla was to będzie wczorajszy, ponieważ ja dopiero po północy wyślę tę audycję. I tam możecie sobie ten filmik obejrzeć. Równie dobrze możecie wpisać płytadlaposła.pl lub płytadlaposła.com. Już wiem, dowiedziałem się, są polskie znaki w domenach, ponieważ w zeszłym tygodniu miałem pretensje do polskiej prezydencji unijnej, że nie załatwili nam polskich znaków w domenie, a mogli to załatwić. Okazuje się, że są polskie znaki w domenach, tak więc też to było moje niedopatrzenie. Już tutaj wszyscy, którzy w zeszłym tygodniu słuchali audycji, nie znają się na informatyce i myślą, że nie ma polskich znaków w domenach, to im mogę tylko tyle powiedzieć, że dostałem mnóstwo maili od słuchaczy, którzy używają polskich znaków w domenach i mówili mi, że są. Czyli jakby nie mieli pretensji do żadnych innych informacji, które były tylko do takiego małego komentarza a propos polskich znaków w domenach, co mnie bardzo cieszy osobiście, bo znaczy, że reszta audycji im się podobała, a to akurat wiedzieli, że jest inaczej i poświęcili parę minut swojego życia, żeby tą sytuację wyprostować. Niniejszym ja czynię to samo w stosunku do wszystkich osób, które słuchały w zeszłym tygodniu audycji i im się przez to może utrwalić, że nie ma polskich znaków w domenach. Dobra, to tyle a propos domen. Płytadlaposła.com, płytadlaposła.pl i agentomasz.pl. Filmik mówi sam za siebie. Podobnie polska administracja musi w tym tygodniu mówić sama za siebie. Jak wiecie, premier Donald Tusk egzaminuje, przesłuchuje, w zasadzie nie wiadomo, co on robi, wszystkich po kolei ministrów. Już zdaje się, że wszystkich ministrów przesłuchał. W tym momencie wziął się za urzędników niższego szczebla, którzy kłębią się na korytarzach sejmowych. I moi drodzy, nie byłbym agentem, gdybym nie miał tam swojego człowieka. Niestety, on też jest agentem i nie mogę tutaj jakby kupczyć jego danymi osobowymi. Nie mogę powiedzieć, kto to tak naprawdę jest. Ale podobnie jak dwa tygodnie temu łączyliśmy się na żywo z Sosnowcem, żeby dowiedzieć się, jak sprawa małej Madzi się rozwija, tak w tym tygodniu, w tym agencie będziemy łączyć się na żywo za pomocą systemu SMS-owego z tą osobą, która czeka tam na korytarzu razem z tłumem dziennikarzy, którzy przepytują każdego kolejnego urzędnika, który wychodzi z kancelarii premiera, jak dotąd nie zdarzyło się, żeby którykolwiek urzędnik dostał negatywną notę, co bardzo cieszy. I ten test, nie wiem jak to nazwać, egzamin polskiej administracji odbywa się już od 2 dni. Premier jest w ogóle longtimerem, chyba tylko 5 godzin gdzieś po drodze spał. Właśnie w sejmowej kancelarii spraw zagranicznych, z tego co się dowiedziałem, ale to jest nieważne, gdzie on spał tak naprawdę.
przesłuchuje cały czas. I będziemy obserwować te przesłuchiwania. Jeśli tylko dostanę SMS-a od tej właśnie zaprzyjaźnionej osoby, nie mogę wam powiedzieć, kto to jest. Czy to jest dziennikarz, czy to jest osoba pracująca w Sejmie. Ona gdzieś tam jest, chodzi i wysyła do mnie SMS-y. Już parę osób, inaczej, parę osób już wyszło, parę SMS-ów otrzymałem. Natomiast w dalszej części, jak ten program będzie się rozwijał, będę o tym informował. Myślę, że można powiedzieć będziemy, bo w tym wypadku jest nas dwóch, albo dwoje, albo jakkolwiek sobie kto to... To już bym powiedział za dużo chyba, jakbym odpowiedniego liczebnika użył. Dobra, w takim razie tyle słowem wstępu. Wiecie o płycie dla posła, wiemy o premierze, będziemy obserwować na bieżąco stan polskiej gospodarki egzaminowanej oczami prezesa Rady Ministrów Donalda Joachima Aleksandra Tuska. To będzie na żywo. Mimo tego, że audycja nie jest na żywo, to akurat ten segment będzie na żywo. Moi drodzy, żeby oszczędzić wam waszego czasu, proponuję przejść do poczekalni, czyli segmentu, który zawiera informacje, które są ciekawe, coś opowiadają o naszym świecie, ale nie dostały się do pierwszej dziesiątki. Jak w większości list przebojów jest coś takiego jak poczekalnia i ona właśnie jest przed nami. Wyssałeś całą treść z mainstreamowych mediów? Ten podcast jest dla ciebie. agenttomasz.pl. Znacie Ryszarda Bugajskiego i pewnie przynajmniej kilka jego filmów widzieliście. Mogliście widzieć Przesłuchanie, mogliście widzieć Nila, mogliście widzieć Śmierć rotmistrza Pileckiego, taki teatr telewizji był. Mogliście widzieć odcinki, nie wiem, 07 Zgłości, on napisał jeden scenariusz do jednego odcinka. Strefę Mroku jakieś odcinki robił w Stanach Zjednoczonych, kiedy tam mieszkał. No generalnie zdolna chłopina. Moi drodzy, filmy jego cieszą się zainteresowaniem, a ostatnio film, nawet jak się okazuje, nawet filmy, które jeszcze nie ujrzały światła dziennego, ponieważ na ukończeniu jeszcze został montaż, jeszcze została postprodukcja, jest Układ zamknięty, jego najnowszy film. Generalnie będzie to znany temat, jeśli interesujecie się generalnie biznesem w Polsce, tudzież sami macie biznes, to możecie wiedzieć, o co chodzi. Generalnie o tym, jak organy państwa wspaniale wspierają przedsiębiorczość w Polsce, niszczenie firm, zamykanie, aresztowanie właścicieli bez pozoru, potem jakieś, nie wiem, no tak, sprawa Kluski na przykład i tak dalej, i tak dalej. No i tego typu film w takich rejonach obracającym się tle fabularnym wzbudził zainteresowanie fiskusa, jak się okazuje. Rzeczpospolita napisała na ten temat bardzo obszerny artykuł. Okazuje się, że fiskus sprawdza wszystkich sponsorów filmu, reżysera samego, ludzi, którzy mieli jakikolwiek związek z produkcją tego filmu. Nagle w dziwny sposób film, który opowiada o tym, że fiskus potrafi wykończyć przedsiębiorców niewinnych, jest przedmiotem zainteresowania fiskusa. To nie sam film oczywiście, co ludzie, którzy go produkują. W ostatnich miesiącach reżyser obrazu i jedna z firm koprodukcyjnych mieli niespodziewane kontrole urzędów skarbowych. Mam sygnały od firm, które wsparły produkcję filmu, że są w nich przeprowadzone dość zaskakujące kontrole skarbowe, potwierdza w rozmowie z Rzeczpospolitą Bugajski. Dodaje, że obawiano się takiej akcji, dlatego część firm, które wyłożyły pieniądze, zastrzegła sobie, że nazwa ich przedsiębiorstw nie może pojawić się w reklamowych planszach. Ciekawostka z naszej polskiej ziemi, prawda? Rozgłos im nie jest na rękę w żaden sposób. Tak więc nie będziemy już o tym mówić, nie będziemy już tego rozgłaszać. Jest to jakaś lokalna ciekawostka. Moi drodzy, wiadomość, którą dostałem od naszego słuchacza z Kanady. W ogóle dzisiaj wiadomość numer 4 to będą 4 wiadomości z Kanady. Kwadrant przepływu głupoty. Nie wszystkie wiadomości będą o głupocie tak naprawdę, ale przyjęło się, że wiadomość numer 4 to jest kwadrant przepływu głupoty, więc tak też będzie. 4 wiadomości, tym razem temat łączący to Kanada. Jeśli chodzi o Kanadę, to konserwatyści przepchnęli ustawę, która znosi rejestrację broni długiej palnej. Rejestracja miała kosztować 2 miliony, utrzymywać się z opłat administracyjnych. Tak naprawdę okazało się, że kosztowała 2 miliardy, czyli jakieś 100 razy drożej niż planowano, że będzie kosztować. Na mocy ustawy, która jeszcze musi przejść przez Senat, zniszczona zostanie federalna baza danych, gdzie rejestrowana jest długa broń palna, karabiny i takie tam samopały. To tyle, jeśli chodzi o Kanadę. O czym dzisiaj nie będziemy dłużej jeszcze gadać? O czym jeszcze nie będziemy dłużej gadać? Rosyjska Izba Audytowa. To może jest informacja, która naprawdę w jakiś sposób koreluje z tym, z tą kontrolą producentów filmowych, filmu, nowego filmu Bugajskiego.
Rosyjska Izba Audytowa zapowiedziała zajęcie się tak zwaną niesprawiedliwą prywatyzacją, która miała miejsce w latach 90. XX wieku. Wcześniej takie działania proponował już Putin, obecny premier Rosji. Chcemy oszacować różnicę między faktyczną wartością sprzedanych nieruchomości z lat 90. a ceną, za jaką zostały one sprzedane. Widzicie, tam się gabinet, tak zwany salon, może zmienić, u nas się nie zmienia, więc u nas nikt nie będzie się jakiejś tam tak zwanej prywatyzacji przyglądał. Bo z prywatyzacją nie zawsze musiało mieć to wiele wspólnego. Dobra, kolejni sąsiedzi, Niemcy tym razem, ale w zasadzie wiadomość bardzo europejska. Niemcy, szczególnie producenci niemieccy, niemieckie koncerny są przyzwyczajone do napisu Made in Germany na produktach, które opuszczają granice tego kraju i zostały tam wyprodukowane. Jednak unijny komisarz do spraw podatków i Unii Celnej, Algirdas Szemeta, zaplanował zmiany, prawda? Tutaj Allgemeine Zeitung podaje w przepisach dotyczących etykiet Made in. Tylko produkty, w których przynajmniej 45% surowców pochodzi z Niemiec, będą oznaczone jako Made in Germany. Obecnie Made in oznacza miejsce ostatniego istotnego przetworzenia lub złożenia towaru, nawet jeśli 90% surowców pochodzi na przykład spoza Niemiec. Ale towar wyprodukowano w tym kraju, to na etykiecie widnieje napis Made in Germany. Czyli możesz mieć łańcuszek z Chin, koraliki z Chin, ale złożysz ten łańcuszek do kupy na przykład w Nowym Sączu i jest już to produkt regionalny i żadne Made in China tam nie obowiązuje. No ale Algirdas, ponieważ pierwszy raz słyszę nazwisko tego akurat unijnego komisarza, ale tutaj zazwyczaj w każdej audycji pojawia się nazwisko jakiegoś nowego unijnego komisarza w komisji, o której wcześniej nikt nie słyszał. No i teraz oburzyły się niemieckie koncerny, które są tak przyzwyczajone do marki Made in Germany, no bo jak wiadomo, jak coś jest Germany, to coś jest lepsze, nie? To jasne chyba. Coś, co zawsze było Made in Germany, czyli Antifa, moi drodzy, ma problemy. Antifa to są ci ludzie, którzy tam chowali się w Nowym Świecie, na Nowym Świecie, w Nowym Wspaniałym Świecie, tak? To była ta restauracja. To takie twardziele kwadratowe, wielkie hopy, byki, które walczą o demokrację, walczą z rasizmem, z nazizmem, z faszyzmem, z ksenofobią, z niesprawiedliwością społeczną. No, mają generalnie całe menu rzeczy, z którymi walczą i w zasadzie wszystko ładnie, pięknie, tylko jak okazało się, że wyjątkowo w przeciwieństwie do Unii Europejskiej, która z różnymi problemami walczy na 500 tysięcy sposobów, oni mają jeden sposób. Walą kijem baseballowym po prostu. Z każdym problem rozwiązują tak samo. Wiecie co? Jest może w tym jakaś mądrość. Może w tym jest jakaś mądrość. Nie wiemy jak... To jest tak jak z prezydentem Barackiem Obamą, czy większością socjalistów, która rządzi, prawda? Sytuacja się pogarsza, ale oni mówią, no gdyby nie my, to by było dużo gorzej, moi drodzy, więc podziękujcie nam, pogorszyło się tylko o 10%. Gdyby nie nasz plan, pogorszyłoby się o 38% natychmiast, nie? 110 by się pogorszyło. To tylko dzięki naszym planom, subsydiom, inspirowaniu i ludzi do płacenia wyższych podatków i tak dalej, pakietom pomocowym, stymulacji, tylko dzięki temu jest tylko 10%, jedynie o 10% spadliśmy. Gdyby nie to, spadlibyśmy o 30%. Tak samo może, gdyby nie było Antify, gdyby nie waliła młotami i bejsbolami na lewo i prawo, gdzie tylko zostanie zaproszona przez jakieś oczywiście postępowe środowisko, to być może na świecie faszyzmu, ksenofobii, rasizmu i wszystkich wymienionych przeze mnie wcześniej utrapień świata byłoby mniej. Nie wiemy. Może w tym jest jakaś prawda. Antifa generalnie ma teraz ogromne problemy, ponieważ okazuje się, że bardzo nie lubią Antify właśnie Made in Germany. Antifa jest Made in Germany, ale każdy, kto w nim przyjechał do Berlina na przykład i ktoś, kto nie jest Made in Germany, bo na przykład jest z Pakistanu, jest Made in Pakistan, albo z innych krajów, z Turcji, z Grecji i tak dalej, oni się jakoś z Antifą nie lubią, czego ja w ogóle nie rozumiem, bo przecież Antifa jest jakby... To o to chodzi, żeby właśnie nie było rasizmu, nie? Czy oni powinni być pierwsi do tego, żeby wspomagać Antifę? Tymczasem leją się z tą Antifą. Antifa postanowiła napaść na sklep z ubraniami w ogóle, który nazywa się Tor Steinar. Jest to, zaraz znajdę, no, jakiś Arab jest generalnie posiadaczem tego sklepu, jest szefem tego sklepu. Generalnie postanowili... No nie tyle, że zbojkotować, tylko właśnie rozwiązać problem tego sklepu tą swoją metodą, czyli tymi kijami. Sklep się nazywa Tor Steinar, nikomu ta nazwa nic nie mówi, bo to w ogóle nie jest ważne, ale okazało się, że ten Tor Steinar projektuje ubrania, które według Antify, nie według Bruno na przykład, nawiązują do elementów nazistowskich, ponieważ są tam jakieś znaki
wiesz, Wiking, jakieś tam aryjskie linie, to Arab to wyprodukował. Widziałem stronę tego sklepu, Torsteinar, i tam jest w ogóle totalny odlot. Tam każdy w ogóle teoretyk spiskowy by znalazł coś dla siebie. Zobaczyłby na jakiejś podkoszulce kwadrat i powiedział, o, kwadrat, to jest symbol cyrkla, który jest symbolem kółka, który jest symbolem piramidy, który jest symbolem trójkąta, który jest symbolem piramidy z okiem, który jest symbolem kółka. Wszystko się oczywiście natychmiast wytłumaczyło. Tak więc oczywiście można się dopatrywać wszędzie symboli nazistowskich, to jest zresztą bardzo łatwe, a potem, prawda, rozwiązywać te problemy kijem. Później się okazało, że Antifa zrobiła jakąś imprezę i tam wparowały w ogóle jakieś grupy Kurdów, tak zwani street fighters, którzy domagali się w ogóle czynszu od Antify. Nie wiedzieli, że to jest Antifa, nie wiedzieli, że to jest organizacja, która tak naprawdę walczy z faszyzmem, nazizmem, nie wiem, no ze wszystkim walczą. Ze wszystkim walczą, porówno. I nie wiedzieli, że to chcieli od nich w ogóle na skłocie to się gdzieś tam działo. Chcieli od nich jakieś pieniądze, ci nie chcieli dać tych pieniędzy i sobie tylko kurdyjscy street fighterzy poczekali, aż Antifa zorganizuje imprezę i postanowili, powiedzmy w skrócie, przejęli metodę Antify, żeby się, prawda, zaoferowali bezpieczeństwo za jakieś tam pieniądze. Antifa nie chciała zapłacić, no to nagle się okazało, że to nie jest bezpieczny skład, prawda? Czyli Antifa stała się ofiarą grup w ogóle o innym podłożu rasowym. Nie, przedziwna historia, olejmy to na moment. Przenieśmy się z landu niemieckiego do Austrii. Globalne. Jak słyszę słowo globalne, to już... Globalny kalifat. To jest odpowiedź na bolączki kapitalizmu. Upadek kapitalizmu obserwujemy, prawda, na naszych oczach. Nadszedł czas, by walczyć przeciwko biedzie. Czas, żeby wyrównać niesprawiedliwości. Ja teraz cytuję, to nie są moje słowa. Czas, by naprawić system. Tak deklaruje wideo. W zasadzie tak deklaruje konferencja kalifatu, która jest zwołana na 10 marca w Austrii. Jak będziecie w Wiedniu na przykład, to tu jest napisane tylko na południe od Wiednia. Gdzieś ma się odbyć, w jakimś małym miasteczku. Konferencja kalifatu na 2012 rok. Głównym tematem dzisiejszej, czy tegorocznej konferencji będzie kalifat, modelowy stan przyszłości. No i generalnie Party of Liberation to organizuje, czyli tłumacząc Party of Liberation na polski, to jest Hizb ut-Tahrir. To jest taka islamska grupa ekstremistów, którzy chcieliby generalnie zaprowadzić globalny stan islamski na całym świecie. Właśnie jako pod oczywiście szarią, jako odpowiedź na kapitalizm, który teraz się szerzy i który doprowadza do niesprawiedliwości. No ale okazuje się, że są gorsze problemy na świecie niż globalny kalifat. Według Centrum Szymona Wiesentala, prezydent Wenezueli Hugo Chavez, który też, jak wspominaliśmy wielokrotnie w audycji, sam jest Wenezuelą, stosuje antysemicką retorykę do dyskredytowania swojego opozycyjnego konkurenta. Nazwał go ponoć człowiekiem pochodzenia żydowskiego. Do krytyki dołączyła Liga Przeciwko Zniesławieniu. No ale jakoś nie wiedzieć, czemu Centrum Szymona Wiesentala i Liga do Spraw Zesławienia nie widzi żadnego antysemityzmu w ogóle w globalnym kalifacie. To ich tam nie obchodzi. Ważny jest Hugo Chavez, który tam dopatrywał się korzeni żydowskich u swojego kontrprzeciwnika. Dobra, teraz już, wiecie co, wyszliśmy z takich ciężkich tematów. Pozostała część poczekalni, ostatnie 5 newsów, które mamy już tutaj w ręku. Przejdziemy szybciutko, bo są bardzo fajne, bardzo sympatyczne. Moi drodzy, Włoszki chcą parytetu w nazwach ulic. Na szczęście nie wszystkie Włoszki, tylko te wyzwolone Włoszki oczywiście. To nie jest kraj dla kobiet, uznały włoskie feministki. Zdaniem feministek w sprawie potrzebny jest parytet. Chodzi o to, że na przykład w Rzymie na 14 270 ulic jest 336 dedykowanych kobietom. Na 95 ulic i placów z imionami świętych tylko 17 z nich to kobiety. To jest jawna niesprawiedliwość, która ma być wyrównana parytetem. O parytetach mówiliśmy już wielokrotnie, w zeszłym tygodniu mówiliśmy nawet o parytecie niepełnosprawnych w kancelarii premiera. Wszyscy by, prawda, na pierwszy rzut ucha wydawałoby się, że niepełnosprawnych to tam jest pod dostatkiem i to takich fizycznych, umysłowych, różnych, a tu okazuje się, że nie. Tak samo w Rzymie według kobiet wyzwolonych jest no kiepsko generalnie. I tam coś oczywiście feministki się burzyły, teraz zasypują listami wszystkich swoich tych tam sołtysów, nie sołtysów,
Chcemy, aby nasze żądania zostały uznane z okazji Dnia Kobiet 8 marca. Jest to bardzo mocny argument, dlatego że było tyle samo ulic, co męskich, co niemęskich. Niemęskoosobowych i męskoosobowych. Chcemy złożenia obietnicy, że 3 następne ulice zostaną w najbliższym czasie nazwane imionami kobiet. Mamy taką posłankę w polskim parlamencie, która myślę, że może być kompromisem. Niektórzy burmistrzowie i zarządy miast już odpowiedziały na ten postulat. Wszyscy zapewniają, że nie zdawali sobie sprawy z istniejących dysproporcji w nazwie. Nie zdawałem sobie sprawy w ogóle. Pojawiły się też pierwsze deklaracje spełnienia żądań. Moi drodzy, dobra, oczywiście, bo ci burmistrzowie boją się, że zaraz kobiety nie będą na nich głosować i tak dalej, i tak dalej. Ale ja pomyślałem sobie, że jedna rzecz jest ważna. Nie liczy się ilość ulic, tak jak czytałem ten artykuł. No dobra, zgodzicie się albo nie. Możecie mnie nawet za to wygwizdać tutaj teraz. Nie liczy się ilość ulic i stosunek tam 17 do 100 powiedzmy, czy tam 50 do 3000. Długość ulic się liczy, nie? I powierzchnia placów. To powinno być wzięte pod uwagę. Nie wiem, Piazza della Repubblica na przykład w Rzymie, to jest rodzaj żeński, nie? I to jest duży plac. To on by załatwił parę innych placyków. Może tak to powinniśmy obliczać. Może, bo teraz wiecie co, powstanie, żeby tylko wyrównać parytet, po prostu wszystkie te jakieś, nie wiem, urzędy malutkie, będą tworzyć 5-metrowe uliczki gdzieś na jakichś odległych, nowo powstających dzielnicach. Po prostu to sprawi, że z kolei listonosze się zbuntują i znowu będzie jakiś problem. Może będzie wtedy pretekst, żeby wprowadzić GPS-a i chipy do znaczków pocztowych. No nie wiem, co wymyślam teraz oczywiście, znowu teoria spiskowa, ale tak serio, powstanią ulice, już chyba na Bemowie tak jest w Warszawie, że ulica ma 3 bloki, tam ulica, nie wiem, Szobera, 3 bloki. Chociaż nie ma tam, nie można pojechać samochodem, więc ciężko to nazwać w ogóle ulicą, ale jest raz, dwa, trzy i koniec, pum, następna ulica. Więc może jednak długość jest lepsza. A z drugiej strony może rzeczywiście, ale ja nie wiem też, czy wystarczy imion tych słynnych kobiet, które tam się czymkolwiek zasłużyły, żeby tę ulicę nazywać. To może być problem. Nie chcę tu brzmieć jak chamski, szowinistyczny świntuch, no ale ile było kobiet premierów w Wielkiej Brytanii na przykład? No jedna była, prawda? No to powinna mieć jedną bardzo długą ulicę, bo to inaczej nie będzie. To będzie ulica Churchilla i tylko dla równoległości będzie ulica, no nie, Neville Chamberlain nie zasługuje na ulicę. Będzie obok Margaret Thatcher. I co z resztą premierów? A może plac Tony'ego Blaira? No nie, już nie można, bo już parytet jest zachwiany. Dobra, a propos parytetów jeszcze, w zasadzie nie parytetów, ale bardzo podobna rzecz dotycząca feminizmu. Mademoiselle, o tym mówiliśmy pół roku temu w poczekalni, dlatego mimo tego, że to nie jest jakaś super ważna, super najważniejsza na świecie informacja, o tym chciałbym poinformować szybciutko, że we Francji był problem z Madame i Mademoiselle, prawda? Kobieta zamężna to jest Madame, kobieta niezamężna Mademoiselle. A Monsieur jest tak samo dla kawalera, jak i dla ożenionego z dziećmi, głowy rodziny, prawda? No i teraz Francuzi rozwiązali ten problem. My przed paroma miesiącami mówiliśmy to w ramach takiego dowcipu, tutaj poruszałem to w audycji, że właśnie kolejny nonsens, że ma się listownie czy tam urzędowo zakazać używania Madame i Mademoiselle w listach. Na to ma być prikaz w ogóle centralny i że to śmieszne jest. Okazuje się, że właśnie ten prikaz został klepnięty i już teraz oficjalne memo poszło, że koniec, nie można używać Mademoiselle. Tylko Madame. Czy jak to jest? No bo tu jest napisane, że nie można Mademoiselle używać. To wszystkie będą teraz uchodziły za zamężne? Mimo tego, że jest więcej niezamężnych, nie? Jednocześnie Associated Press podaje, że więcej niż połowa dzieci rodzi się w tym momencie we Francji poza związkiem małżeńskim, więc w zasadzie większość kobiet to jest Mademoiselle niż Madame. Ale jednak Mademoiselle nie można będzie używać. To dopiero teraz zauważyłem, że to jest taka nieścisłość. Znowu będą się domagały parytetu. Dobra, a propos European Court of Auditors, to jest taki kolejny wynalazek, o którym już też kiedyś wspominaliśmy w agencie, Europejski Trybunał Obrachunkowy. Nie? Tak klasycznie przetłumaczona nazwa. Przyglądał się skuteczności operacyjnych autonomicznych agencji, które działają przy Unii Europejskiej w 11 z 22, nieprawidłowo policzono aż 50% wydatków, a podliczono dopiero 2010 rok. Więc to taki niuans. Ale tak naprawdę nigdy budżet europejski już od 90 któregoś roku nie ma akceptacji. Już nigdy nie był wypełniony, nigdy nie był zaakceptowany. No, rozpisuje się następne. Już teraz, żeby nie mieć co roku problemów z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym, który co roku mówi, że budżet jest nie do zaakceptowania, to jak wiecie sami, teraz budżety planuje się na lata 2014-2020.
No nie? Co 6 lat masz wtedy tylko ochrzan, że, nie, że się nie wywiązałeś, że nie tak poszły pieniądze, że dwa razy na ten sam cel, albo na jakiś nie poszły w ogóle, albo w ogóle to 3 razy więcej. Dobra, mamy ostatnie 3 informacje, 2 z Polski, jedną jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. W zasadzie nie wiem, co jest sednem tej informacji. Może zacznę od tych Stanów Zjednoczonych. Ron Paul wydał 2,5 miliona dolarów na ogłaszanie się na Facebooku, na Google i Twitterze i różnych innych portalach antyspołecznościowych, a zaledwie 165 tysięcy na telewizję. To coś świadczy, to o czym świadczy, nie? Że generalnie, jakie są proporcje? 2,5 miliona dolarów do 165 tysięcy. To już dawno temu przekroczyło parytet. To już nie jest porówno. Na telewizji idą grosze. No ale nie, okej, tak zwany target, czyli ludzie, którzy prawdopodobnie będą głosować na Rona Paula, są to raczej użytkownicy Twittera i Facebooka niż telewizora. Zresztą ja się do nich zaliczam. Z obu stron. Znaczy, podoba mi się Ron Paul. Może nie we wszystkim się z nim zgadzam. Polityka zagraniczna u niego, no nie za bardzo, ale rynkowo jest to chyba najlepszy kandydat. Jak słyszę Romneya czy Gingricha, to naprawdę kiepsko z nimi sprawa wygląda. No bo teraz jest 4, nie? Rick Santorum, czyli taki Marek Jurek, Gingrich, który jest Obamą tylko w partii republikańskiej. Nie. Mitt Romney jest Obamą w linii republikańskiej. Gingrich, taki starszy, siwszy, który opowiada o tym, że on jest następcą i pomazańcem Ronalda Reagana. Tylko że jak się człowiek przyjrzy jego przekrętom i różnym, że tak powiem, stanowiskom, które zajmował a propos globalnego ocieplenia, czy podatków, czy ekologii, różnych takich rzeczy, to się okazuje, że chyba gdyby był Gingrich kontra Obama, to Obama byłby tym prawicowym kandydatem generalnie. I tak samo jeśli chodzi o Mitta Romneya, tak samo jeśli chodzi o Santorum, Ricka Santorum, który teraz dokopano się, że przed 3 laty użył stwierdzenia, że szatan spogląda na Amerykę, czy coś takiego. Szatan ma swoje oko nakierowane na Amerykę. 3 lata temu gdzieś tam kiedyś powiedział to na jakiejś kongregacji religijnej w jakimś kościele, do którego należy, i teraz mu wyciągnięto, że straszy ludzi szatanem. I teraz jest nagle wielkie halo, ale on jest pieprznięty, straszy wszystkich szatanem. Ci wszyscy czarni pastorowie, którzy nie wiadomo z jakich kościołów są tak naprawdę, ale kręcą się obok Baracka Obamy, nie takie rzeczy mówili. Oni nawet mówili, że Bóg powinien przekląć Amerykę. Przecież pastor Wright, który chyba nawet udzielał ślubu Michelle i Barackowi, to on w ogóle chciałby, żeby Bóg przeklął Amerykę, nie? Jakoś nie było problemu z tym, że jest praktycznie co drugi dzień nocuje w Białym Domu teraz, chociaż niby Barack się od niego odcina. Ale Audacity of Hope, nie? Ta książka była na podstawie, zainspirowany ten tytuł był jednym z kazań pastora Wrighta, który jest bardzo kontrowersyjną osobą. Ale generalnie, jeśli mówimy o Stanach Zjednoczonych, mi osobiście jest najbliżej do Rona Paula, mimo tego, że nie jest to, nie pokrywa się w 100% jakby, nie wiem, mój punkt widzenia z jego, ale jest to jednak najbliższa sprawa. Ja wiem, że dobra, polityka zagraniczna, wiem, to jest mega temat, ale mimo wszystko Ron Paul jest mi najbliższy. Moi drodzy, właśnie się dowiedziałem, że dwaj ludzie, którzy założyli PayPala, czyli Luke Nosek, bardzo ładnie się nazywa, Łukasz Nosek, by tak był w Polsce, oraz Peter Thiel, wsparli dosyć grubą kaboną Rona Paula. Luke Nosek zapłacił, przesłał 10 tysięcy dolarów, co może jeszcze nie jest zbyt imponujące, jak na kogoś, kto założył PayPala, współzałożył PayPala. Natomiast osoba troszeczkę ważniejsza w PayPalu, 1,7 miliona dolarów przesłała Ronowi Paulowi. A dobra, wiem, ostatnio słyszałem, że jakieś stowarzyszenie prostytutek z Las Vegas wysłało Ronowi Paulowi też pieniądze i tam ogólnie przedziwne się dzieją rzeczy, jeśli chodzi o ludzi, którzy wspierają Rona Paula, ale a propos PayPala i wsparcia, no to jeśli chcecie, to oczywiście na stronie agentomasz.pl jest ikona pod tytułem Przekaż radowiznę. Ona służy temu, żeby mnie uradować i zmotywować do produkowania kolejnych odcinków Agenta i mieć w ogóle za co tutaj za co walczyć. Prosta sprawa. agentomasz.pl właśnie a propos PayPala. Jest tam taki odnośnik. Dobra, a propos odnośników, to na każdym gnieździe bocianów na Warmii każde gniazdo zostanie oznaczone tablicą z informacją o dofinansowaniu przez Unię Europejską. Urzędnicy z Olsztyna zamówili tablice, mówią, że takie są wymogi wsparcia programów ochrony przyrody z unijnych funduszy. Tablice mają zawisnąć pod platformami utrzymującymi bocianie gniazda. Czyli będziemy mieli bociany sponsorowane przez Unię. Dyrektor olsztyńskiej dyrekcji Stanisław Dąbrowski powiedział, że zamówienie ma związek z promocją projektu ochrony populacji bociana białego, który uzyskał unijne środki w wysokości 6,5 miliona złotych.
Na 80 tabliczkach znajdzie się napis sfinansowano ze środków Unii Europejskiej. Na 100 kolejnych jako fundator będzie figurował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ja się zastanawiałem, czy można byłoby na przykład wynająć jednego bociana, to jedno gniazdo bocianie i napisać na nim, że tutaj, prawda, gniazdo sfinansował agent tomasz.pl. Prawdopodobnie najlepszy podcast w internecie. Prawdopodobnie też najgorszy jednocześnie. Każdy nasz ruch będzie w pełni kontrolowany, bo nie da się dziś ukryć. Powstanie archiwum stron, które odwiedzamy, ostrzega nas dziennik Gazeta Prawna. Taki może być skutek wejścia w życie przygotowanej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Ja pamiętam jeszcze, jak w którymś agencie w zeszłym roku, w ogóle gdzieś chyba na wiosnę przeczytałem o tym, że ma powstać takie ministerstwo. I dla mnie to brzmiało jak antynews w ogóle. Na wypadek... Aha, o co chodzi? Prawo telekomunikacyjne, które ma zmusić firmy sprzedające dostęp do internetu, aby zagwarantowały wykupioną prędkość. Czyli jeśli komuś nagle spadnie prędkość w internecie, ściągasz i nagle nie chce coś się ściągać, torrent w ogóle się zaciął, coś kiepsko idzie, to możesz się wtedy zgłosić, ale on, ten twój tak zwany dostawca, provider, będzie musiał pokazać, że nie, w tego dnia, a o tej godzinie jak najbardziej wszystko dobrze szło, kiedy pan ściągał właśnie kolekcję, prawda, Teresy Orłowski Made in Germany, to jak najbardziej wszystko było w porządku. Widocznie seedów panu zabrakło albo pirów. I generalnie, gdyby to była całość, gdyby to była cała historia, to można byłoby powiedzieć, słuchajcie, moi drodzy, na wszelki wypadek nie idźcie reklamować tego, że wam spadło ściąganie na internecie, bo będą grzebać wam po szufladach. Ale okazuje się, że dane te mogą być też udostępnione służbom w związku z prowadzonymi przez te służby postępowaniami, które nie mają związku z prędkością już internetową. No to wiadomo, no, po co powstało Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, no, w tym momencie. Po prostu. I tą mnie osobiście bardzo uspokajającą informacją kończymy poczekalnię. Agent Tomasz. Nie ukradłbyś samochodu. Nie ukradłbyś samolotu. Nie ukradłbyś słonia z zoo. Słuchanie agent Tomasza bez polecania znajomym to kradzież. Po użyciu zapozna się z dowolną osobą w celu przekazania jej namiarów na podcast Agent Tomasz. Facebook Tomasz Agencki. Strona agenttomasz.pl. Możliwe działania uboczne, zmian poglądów, utrata mocno lewicujących przyjaciół, pogłębione wahania w dniach wyborów, głód wiedzy, ataki śmiechu. Strasznie mętne było to moje wytłumaczenie sytuacji przedwyborczej w Stanach Zjednoczonych. Ja myślę, że może przydałby się cykl, który by to wytłumaczył, bo kiedy ogląda się programy telewizyjne, na które ja zawsze narzekam, przynajmniej na tą część ze Stanów Zjednoczonych, na ich doniesienia ze Stanów Zjednoczonych, to raczej dowiedzieliśmy się tego ostatnio, że Barack Obama urządził kolejną imprezę w Białym Domu, podczas której śpiewał bluesa. I to całkiem dobrze śpiewał, nie? Ja myślę, że to mu całkiem dobrze wyszło. On już wcześniej na jakiejś tam konwencji śpiewał kawałek Let's Stay Together. To jest Al Green ze ścieżki Pulp Fiction, zresztą świetny kawałek, świetnego wykonawcy. I ja słyszałem i jego wykonanie Let's Stay Together i słyszałem jedną zwrotkę Sweet Home Chicago, którą na spółkę z B.B. Kingiem zaśpiewał i byłem pod wrażeniem. To jest koleś naprawdę umie śpiewać, serio. Umie też urządzać imprezy, jak na epicentrum kryzysu, to trzeba przyznać, że impreza była przednia. Widziałem materiały, dłuższe wideo z tej imprezy, no to parę ładnych godzin, moi drodzy. Rewelacja, no Rolling Stones i na scenie kilku innych mniej znanych wykonawców, mniej mi znanych wykonawców. No Rolling Stones i typowo amerykański zespół. No B.B. King, no legenda, no impreza rewelacyjna. Po prostu jeśli o to chodzi, to w ogóle chylę czoła i Barack Obama sam zaśpiewał nawet zwrotkę. Myślę, że on teraz częściej będzie śpiewał, bo to okazało się, że jest jedną z lepszych rzeczy. W sensie jego niezaprzeczalny talent, to śpiewa. Co do talentów organizacyjnych, administracyjnych, talentów w byciu, prawda, wodzem narodu, no to może się okazać, że lepiej śpiewać. Wszystko proste, gdy się śpiewa i gra. Jak śpiewał jeden polski artysta jakiś czas temu. Kiepsko wyjaśniłem tę sprawę dotyczącą czterech kandydatów republikańskich. Ja mówiłem troszeczkę o Ronie Paulu tylko dlatego, że to jest jedyny kandydat, który według mnie nie mam praw wyborczych, więc ja tutaj sytuacji nie zmienię. Mogę tylko jasno powiedzieć, jedyny koleś, który jak mówi o ekonomii, to mówi z sensem. Autentycznie, mimo tego, że jest z wykształcenia lekarzem i był, zdaje się, ginekologiem, prawda? Mitt Romney był biznesmenem i coś tam o tym wie.
Mitt Romney to jest demokrata, tak naprawdę. To jest tak zwany Rhino, czyli nie łajno, tylko Rhino. Republican in name only, czyli republikanin zaledwie z nazwy. Niczym się on nie różni, jeśli chodzi o Baracka Obamę. Obamacare było pisane na podstawie jego projektów, właśnie Mitta Romneya, tak więc kwestia tego, czy on jest mormonem, czy nie jest mormonem, czy coś tam kiedyś powiedział, to w ogóle jest nieważne. Jeśli mówimy o ekonomii, tylko i wyłącznie Ron Paul mówi z sensem. Można mnóstwo rzeczy zarzucić Ronowi Paulowi, ja niekoniecznie uważam, że wycofanie wojsk amerykańskich ze wszystkich baz, jakie tylko są na całym świecie, pierwszego dnia jego prezydentury to dobry pomysł. Gdzieniegdzie uważałbym, że te bazy się nadają. Gdzieniegdzie oczywiście jest to mniej potrzebne, ale tak, żeby od razu wszystko wycofywać, myślę, że za dużo jest sił obcych, które by tylko na to czekały. To takie postulaty nieco hippisowskie, typu jednostronne rozbrojenie się przypominają. Więc tutaj z Ronem Paulem można dużo dyskutować, ale odkąd w Izraelu nawet powstał komitet walki z Ronem Paulem, to ja natychmiast mówię, kurczę, może to ma jednak sens, nie? Może ten Ron Paul to nie jest taki zły pomysł. Dobra, żart tak naprawdę. Moi drodzy, przed nami informacja numer 10. I think everybody knows now we are in the worst financial crisis since the Great Depression. And a lot of you, I think, are worried about your jobs, your pensions, your retirement accounts, your ability to send your child or your grandchild to college. Numer 10. Gdzieś tak w grudniu czy listopadzie kontaktowałem się z paroma moimi znajomymi, których, że tak powiem, uwagi i przepowiednie polityczne zazwyczaj się sprawdzały. I na etapie grudnia słyszałem dużo, z wielu źródeł, dużo na temat euro, na temat waluty euro, która ponoć zaraz po świętach Bożego Narodzenia ma paść na tak zwane pyszczycho. Ma jej nie być. Będzie to kosztowne, będzie to trudne, ale generalnie euro pacnie na ziemię z dużym bólem, że generalnie ponoć włodarze europejscy utrzymywali walutę europejską, walutę postępu, opartą na dobrych chęciach, w przeciwieństwie do rubla opartego na złocie, opierali tą walutę tylko na nadziei takiej, że ludzie jeszcze przez święta muszą trochę wydać pieniędzy. Że jeszcze musi być troszeczkę tej konsumpcji, zanim to tak naprawdę walnie, bo gdyby to walnęło w listopadzie, to nie byłoby tego boomu świątecznego i mogłoby być dużo gorzej. A już zaraz w styczniu to miało upaść. Tymczasem zbliża się marzec, moi drodzy, a euro upadło póki co tylko w miejscowości hiszpańskiej Villa Mayor de Santiago. No to według mnie, jak na takie duże głowy, co do których ja zawsze miałem pewność, że to mądrzy ludzie są, prorokowali upadek euro, a tu okazuje się, że cała ich wielka przepowiednia, która miała dotykać całego kontynentu, zmieściła się w Villa Mayor de Santiago, moi drodzy. Mała hiszpańska miejscowość. I Onet w oparciu o New York Times i w oparciu o Guardiana, czyli w oparciu o jedną lewicową amerykańską i jedną lewicową angielską gazetę, wysmażył bardzo ciekawy artykulik. Wspomina o tym, że rzeczywiście w Villa Mayor de Santiago zaczęto ponownie przyjmować pesety, stare hiszpańskie waluty, które 10 lat temu zostały wycofane. Może jest to jakiś symbol. Znaczy ja zawsze byłem zwolennikiem konkurencji walut i to chyba każdy wolnorynkowiec nie tyle, że wie, że ja byłem zwolennikiem, co sam jest po prostu i to jest coś totalnie oczywistego. Okazuje się, że szczególnie starsza klientela, ta uodporniona na propagandę, ta niepodłączona do internetu, innymi słowy, zachowała gdzieś tam w poduszkach i w wypchanych sowach stare pesety. Mimo tego, że rząd hiszpański, jak i wszystkie rządy krajów przechodzących na nową walutę postępu, namawiał wszystkimi siłami ludzi, żeby te pesety, czy franki, czy cokolwiek innego, jak najszybciej te marki oddawać, prawda, do ichniejszego banku po dobrym, coraz lepszym kursie z czasem, kiedy okazało się, że wciąż ludzie nie chcą oddawać tych peset. No ci ludzie zachowali sobie pesety i te pesety zaczęły znowu krążyć, moi drodzy, w tym wymiarze, świecie Villa Mayor de Santiago. Decyzja ta, jak mówi Luis Miguel Campayo, to jest prezes Stowarzyszenia Lokalnych Kupców, cieszy się szczególnie dużą popularnością wśród starszej klienteli, która zachowała pesety na wypadek upadku euro. Właściciele sklepów zarobili już ponad 1 000 000 peset. To jest jakieś $8,000 mniej więcej.
I okazuje się, że na tym się sprawa nie kończy. Nowe waluty pojawiają się we Włoszech, w Stanach, w Meksyku, w Wielkiej Brytanii, miasteczko Colobrière we francuskiej Prowansji. Mieszkańcy w 2008 roku wprowadzili franka na równi z euro, tam funkcjonował. I w New York Times właśnie Christine Amrain, może, burmistrz miasteczka właśnie z Prowansji, powiedziała, że razem z utratą franka straciliśmy coś jeszcze, straciliśmy naszą tożsamość. To jest to, o czym ja zawsze mówiłem, że kiedy kiedyś, dawno temu, powiedzmy 10-15 lat temu, jeździło się po Europie, to przyjemność było przekraczać granice. Nie dlatego, że stało się w korku, nie mam tego na myśli, ale kiedy nagle człowiek był we Francji, albo w Szwajcarii, albo we Włoszech, albo w Hiszpanii, to widział, że nie wiem, chociażby znaki drogowe są inne, nie? Troszeczkę cieńsza obwódka, inny kolor, inne oznakowanie, inna czcionka, ta strzałka nakazu w prawo jest trochę chudsza, albo trochę grubsza. Nie, mnie na przykład takie małe detale bardzo zawsze cieszyły. A teraz okazuje się, że wszystko jest, walec przyjdzie i wyrówna, i nawet te walce już teraz są identyczne. Filetino we Włoszech, mniej niż 600 mieszkańców, moi drodzy, sprzeciwiło się rządowym cięciom, wprowadziło walutę fiorito. Nowe banknoty przedstawiają wizerunek burmistrza Lucii Celari. Wielka Brytania, Bristol w maju tego roku wprowadzają bristolskiego funta. 100 różnych firm zdecydowało się na podpisanie porozumienia o akceptowaniu waluty alternatywnej. Co dalej? Lewes, Wielka Brytania, wprowadzili w 2008 roku też leweskiego funta z kolei. Baybeck w Traverse City w stanie Michigan, Berkshire w Berkshire w stanie Massachusetts, czy Detroit Cheers. Mieszkańcy Veracruz, leżącego wśród wzgórz, stworzyli swojego tumina, który w lokalnym języku totonak oznacza po prostu pieniądz. Władze Silva Jardim, jednego z najbiedniejszych miasteczek w południowo-wschodniej Brazylii, zachęcały swoje 23 tysiące mieszkańców, by wydawali pieniądze lokalne, płacąc capibarisami, czyli miejscową walutą z banknotami udekorowanymi wizerunkiem gryzonia. Wall Street Journal, w maleńkiej wiosce Santisuk, północna Tajlandia, mieszkańcy wprowadzili swoją własną walutę już po azjatyckim kryzysie finansowym w 97 roku, jak się okazuje. Moi drodzy, to jest tak, nawet w totalnie sterowanym socjalistycznym społeczeństwie wolny rynek jakimiś dziurami, a zawsze taką szparę znajdzie, gdzieś którędy wyjdzie, nawet jeśli ludzie nie będą do końca tego świadomi, nagle po prostu zaczną tłoczyć własne monety. Nagle jakoś okazuje się, że konkurencja monet ma swoje plusy. Jak tu zacząłem wymieniać te okolice, to nagle można sobie uświadomić, że to jest tak, najbiedniejsza część Brazylii, Detroit, czyli Michigan, czy Massachusetts, czyli dwa stany od zawsze prowadzone przez związki zawodowe, biedna mieścinka z Włoch, biedna mieścinka z Hiszpanii, biedna mieścinka z Francji, czyli generalnie okazuje się, że tam, gdzie ten kryzys ludzi ściska najmocniej, tam ci właśnie ludzie najszybciej chcą wypłynąć na powierzchnię i zaczerpnąć troszeczkę wolności. Tak jak obiecałem wcześniej, jak tylko dostanę SMS-a od swojego współagenta, który obecnie krąży po korytarzach sejmowych, kiedy tylko dostanę SMS-a, natychmiast się z wami podzielę jego treścią. Moi drodzy, kolejny urzędnik wyszedł z gabinetu prezesa Rady Ministrów, bo jak wiemy, Donald Tusk w tym momencie przesłuchuje wszystkich swoich podwładnych. Dotyczy to całej administracji w Polsce. Przesłuchuje po kolei wszystkich urzędników. Z tego, co odczytuję w SMS-ie, Paweł Kulnicki, to jest kontroler wyższego stopnia w dziale księgowym Urzędu Miejskiego w Chełmku Podlaskim, bo to bez polskich znaków dostałem SMS-a. Jeśli coś pomyliłem, to bardzo przepraszam. Właśnie wyszedł ponoć bardzo spocony z tego gabinetu. Rozmowa trwała tylko 20 minut, co jest dosyć oryginalne i niespotykane, ponieważ zazwyczaj przesłuchanie urzędnika trwa przynajmniej pół godziny, ale okazuje się, że pan Paweł Kulnicki, księgowy z Chełmka Podlaskiego, bardzo wysoką notę dostał. Bardzo wysoką notę. Pan Paweł Kulnicki zresztą chwalił się wcześniej, że on w strukturach Platformy jest już nie od dziś, i jeszcze za poprzednich rządów jeszcze był. Tak więc wiadomo, że Paweł Kulnicki został dobrze oceniony. W tym momencie do rozmowy szykuje się pan Jerzy Pawliczek. To jest, przyznam szczerze, jeszcze dokładnie nie mam rozpisanej jego funkcji. To jest jakiś ponoć sołtys czy coś takiego. Na razie jest krótka przerwa, bo pan premier musi odpocząć. Przesłuchał dzisiaj już... W zasadzie on wczoraj od wieczora przesłuchuje bez przerwy tak naprawdę, więc po całej Radzie Ministrów wziął się za coraz niższe szczeble. No i w tym momencie
za chwilę zacznie przesłuchiwać, to w zasadzie złe słowo, prawda? Egzaminować kolejną osobę, która wszystkie swoje talenta oddała ojczyźnie, a my wracamy do podsumowania. To, co lekko mnie przeraża, to mała skłonność ograniczania wydatków budżetu, a raczej skłonność szukania coraz większej ilości pieniędzy na wydatki centralne, te sterowane przez biurokrację. Agent Tomasz. Numer 9. Niedawno było o tym, że orkom, zdaje się, nie tyle chcą nadać prawa ludzkie, co podciągnąć orki pod 13. poprawkę, dobrze mówię? Chyba w zeszłym tygodniu o tym mówiliśmy. Tak, żeby prawa dotyczące wolności, czyli poprawka znosząca niewolnictwo, odnosiła się też do orek, żeby nie musiały męczyć się na ugorze. Orka na ugorze to generalnie stąd się wywodzi to powiedzenie. Nie, znaczy, żeby nie było tych parków rozrywki, gdzie orki muszą zrobić salto, żeby dostać rybkę, czy coś takiego, tak? Bo to jest upokarzające dla orki. To teraz okazuje się, że Amerykańskie Stowarzyszenie dla Rozwoju Nauki wezwało do przyznania delfinom statusu tak zwanego non-human person. Non-human person, czyli nieludzkie osoby. Tylko nieludzkie pisane z kreską w środku. Że te delfiny nagle staną się jakimiś zabijakami nieludzkimi, tylko są nieludzkie, ale są osobami, więc trzeba je traktować jako osoby. Nie wiem, PESEL im nadać tam, prawda, dać socjal i tak dalej. Bardzo przedziwna rzecz to było, bo spotkanie tak zwanych naukowców w Kanadzie, opracowano deklarację praw delfinów. Czyli też dokładnie o to samo się rozchodzi, żeby już nie musiały się męczyć, żeby nie, orka delfinów w tych, prawda, akwariach czy oceanariach, żeby dobiegło końca, bo to jest generalnie upokarzające dla delfina, ponieważ jak wiadomo, delfin ma duże zdolności interpersonalne, ale to jest prawda, nawet był specjalny cały odcinek Star Treka kiedyś temu poświęcony. W poszukiwaniu Spocka to się nazywało, serio. Chyba trzecia, nie pamiętam czy trzecia, czy czwarta część Star Treka. Jeszcze z tej starej serii ze starą obstawą. No, w poszukiwaniu Spocka. Aczkolwiek nie, Spock później raz się u Jean-Luc Picarda pojawił też w tym Generations, więc to może być inna sprawa. Ale dobra, to był ten stary Star Trek. Tak, wylądowali na Ziemi, żeby znaleźć delfina. Wylądowali na Ziemi w latach 80. No, generalnie chodziło o to, żeby zaoszczędzić na scenografii. Ale dobra, bardzo fajny odcinek, nieważne. No i delfiny są generalnie świetne, co już Star Trek udowodnił. Tak więc idąc za religią Star Trekową, trzeba nadać prawa obywatelskie delfinom. Jest to jakiś sens. A tak naprawdę tam malutka informacja ma być tylko wstępem do czegoś, co jest według mnie jakąś taką puentą, co jest, nie wiem, Amerykanie mówią na to follow-up, czyli taka informacja, która automatycznie podąża jedna za drugą. Kolumbus w stanie Ohio aresztowano 27-letnią Meredith Lowell. A dlaczego ją aresztowano? Dziewczyna zaczęła od czegoś takiego właśnie, jak wcześniej Zapatero, czyli prawa szympansom nadać, prawa delfinom, prawa orkom i tak dalej, bo one są generalnie mądrzejsze od ludzi, etc. I ona zaczęła porównywać pracę na rzecz wyzwolenia zwierząt do wyzwalania więźniów zamkniętych w obozach zagłady podczas II wojny światowej. Wielu ludzi też tak już, Al Gore chyba kiedyś powiedział, że ktoś, kto neguje globalne ocieplenie, neguje Holokaust. Tak go trzeba traktować. Ona to jakoś przeniosła na swój świat wartości i uwalnianie zwierząt jest dla niej równoznaczne moralnie z walką z Holokaustem, uwalnianiem ludzi z Holokaustu. Trzeba przyznać, że przedziwna jest to inspiracja. Ale różni są ludzie, prawda? Ale ona od tego tylko i wyłącznie zaczęła, prawda? Najpierw puszczała po Facebooku jakieś filmiki o tym, jak się źle zwierzęta traktuje gdzieś tam w Peru czy w Boliwii, jak się obdziera ze skóry, wszystko jakieś przerażające, straszne filmiki, ale później stwierdziła, że ona musi przejść od słów do czynów i sama na Facebooku. No ja nie jestem z nią znajomym, nigdy nie wpisała się na Tomasz Agencki na Facebooku, więc nie prosiła mnie o znajomość, tak więc dowiedziałem się o tym dopiero z Associated Press. Wrzuciła na Facebooka następujący wpis. Ja myślę, że jak to przeczytam, to już chyba nic więcej nie trzeba będzie mówić. Tłumaczę w biegu, więc mogę się trochę jąkać, wybaczcie mi. Chciałabym stworzyć internetowe stowarzyszenie na Facebooku, które pozwoliłoby mi znaleźć kogoś,
kto gotów jest zabić inną osobę noszącą futro do końca października 2001, albo może to się też wydarzyć wczesnym listopadem 2011, ewentualnie styczeń 2012 lub luty 2012 najpóźniej. Osoba, która mogłaby wykonać to zlecenie, czyli to zabójstwo, najlepiej, żeby mieszkała niedaleko północno-wschodniego Ohio, gdzieś w Ohio, lub też żeby możliwość miała dojazdu do Ohio i generalnie powinna reprezentować sobą nastawienie przeciwko ludziom, którzy noszą produkty z futr. Futer czy futr? Jestem gotowa zapłacić tej osobie sumę od 830 do 850, co stanowi dużo więcej niż na początku planowałam zapłacić. Grupy takie jak Animal Rights Militia, czyli pałkarze praw zwierząt, również znane jako pałkarze obrony zwierząt, które są gotowe zabijać ludzi, którzy noszą futra, są bardzo mile widziane na tej stronie. Zapraszam członków Animal Liberation Front, czyli Frontu Wyzwolenia Zwierząt, Animal Rights Militia wspomnianej i podobnych grup, które posługują się przemocą, żeby dołączyły się, tak samo jak każdykolwiek inny, kto wierzy, że ludzie noszący futro powinni zostać zabici. I tu jeszcze podczas jej zeznania w FBI doprecyzowano ten list na podstawie jej innych wpisów internetowych, gdzie jeszcze określiła, że osoba, którą należałoby zabić, powinna mieć minimum 12 lat, najlepiej 14 lub więcej. No i jak? Zaskoczyło? No już ledwo, żebym się obejrzał, już widzę, że kolega Kowaler, w połowie agenta jesteś. Połowa minęła, połowa przy nami, no to już przecież zleci. Jak z bicza. A teraz, na początku drugiej części naszych obrad... Numer 8. Dużo się teraz mówi o gałku, prawda? A propos rzeczy Made in Germany, który prawdopodobnie zostanie kolejnym prezydentem tego kraju. I nie wszystkim się to podoba. On tam ścigał komunistów, ten akta, Stasi sklejał pocięte, jakiś program kupili specjalnie, żeby to wszystko łączył, te puzzle, nie? Jak ktoś widział Życie na podsłuchu, to wie, o czym mowa. Taki IPN, tylko tak 10 razy. I bez żadnych osób, które by mówiły, że grzebanie w czyimś życiorysie to oznaka słabości. Raczej odwrotnie. Ale dobra, nie o tym mieliśmy mówić. Bo o co chodzi? On ma zostać prezydentem Niemiec. Ale dzisiaj na przykład w Radiu Tłok FM słuchałem rano przez moment, tak dla beki, i tam było coś takiego, że on jest generalnie fajny, w porządku facet, ale brak mu wymiaru europejskiego. Ja się począłem zastanawiać, jeno, cóż to ten wymiar europejski, nie? Co to jest wymiar europejski? Że ktoś musi znać wszystkie języki? Nie. Że musi być oczytany? Nie wiem. No koniecznie musi być prounijny, tak? To o to chodzi? Ja nie wiem, czy pan Gauck jest pro, czy anty. Przyznam szczerze, nawet się tym nie za bardzo interesowałem do tej pory. Nie sądzę, żeby też to, czy prezydent ma takie, czy inne nastawienie, szczególnie za naszą zachodnią granicą, szczególnie, żeby było to tak ważne przy Angeli Merkel, która tam generalnie gra na pierwszych skrzypcach, więc w ogóle to nie miało żadnego sensu. No i tak się zastanawiałem i wpadł mi news dotyczący szkolnictwa europejskiego. Bardzo ciekawy. Poseł z Francji, europarlamentarzysta Jean-Marie Cavada, opracował raport, w którym wzywa do tego, żeby rozwinąć europejski wymiar w edukacji. Od razu mi się skojarzyło z tym, że przecież pan Gauck jest pozbawiony wymiaru europejskiego. Więc pomyślałem, że może śledząc tego newsa, dowiem się, co to jest wymiar europejski. Moi drodzy, niestety nie pomogę wam. Jeśli wiecie, co to jest wymiar europejski, to pewnie śmiejecie się z tego, że ja nie wiem, bo to pewnie dla was jest oczywiste. Jeśli nie wiecie, co to jest wymiar europejski, to ja wam tego też nie powiem. Więc może, nie wiem, radio@agentomasz.pl, jeśli ktoś wie, co to jest wymiar europejski. Może to powinien być konkurs na zasadzie, nie wiem, napisz 4 wersy wierszyka o tym, co to jest wymiar europejski.
Zwycięzca dostanie koszulkę z nadrukiem Agent Tomasz z logiem audycji. No bo nieoficjalnie to mówię, ale jak mi ktoś wyśle ładny wierszyk mówiący o tym, co to jest wymiar europejski, to dostanie ode mnie podkoszulkę z logiem Agent Tomasz. Dobrą podkoszulkę, taką fajną. Jeszcze ich nie ma w sprzedaży, ale to już tak, jak ktoś napisze dobry wierszyk, to dostanie, okej? Okay? Gratis, to będzie nagroda. Tylko dobra, powiedzmy, żeby to było więcej niż 4 linijki. Ale o co chodzi panu Jean-Marie Cavada? No to jest wymiar edukacji europejskiej, ma być wprowadzany w szkołach. I teraz tak, ma to wspomóc oczywiście co? Europejską integrację. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. I chodzi o to, żeby zacząć promować europejskie obywatelstwo w jak najmniejszym, jak największym wymiarze, ale jak najniższym wieku, prawda? I generalnie Komisja Europejska natychmiast się uradowała, to jest strasznie się ten pomysł spodobał. Tutaj Europejski Komisarz do Spraw Publikacji, też nie słyszałem nigdy o takim stanowisku, Judith Schilling natychmiast w ogóle wypuściła wideo na internecie, w którym mówi tak, jak najbardziej, to jest coś, czego najbardziej w momencie kryzysu potrzebujemy, zająć się najmłodszymi dziećmi. Musimy zacząć wcześnie, żeby przekonać małych obywateli europejskich o tym, jak ważna jest Unia Europejska. Nigdy nie uda nam się przekonać ludzi o wartościach płynących z bycia członkiem Unii Europejskiej, jeśli nie zaczniemy wyjątkowo wcześnie, kiedy ludzie jeszcze nie są przesiąknięci uprzedzeniami i informacjami z jakichś innych źródeł w ogóle. Nie są, tu jest misinformed, czyli tak naprawdę chodzi o bycie przesyconym złymi informacjami tak naprawdę, skierowanymi na złą drogę, okłamanymi wręcz, oszukanymi. Widzimy to jako część naszej roli. Musimy wytłumaczyć jak najmłodszym już dzieciom, dlaczego Unia Europejska to dobra rzecz. Dlaczego mamy Unię Europejską i dlaczego jest to dobrą rzeczą. No i tu oczywiście konserwatywni z Wielkiej Brytanii się zaczęli wrzucać, że to jest propaganda, że tak nie można, że na to pójdą jakieś pieniądze, że to rodzice może nie będą sobie tego życzyć, prawda? Że to jest jedno, z jednego tylko punktu widzenia opis tej Unii Europejskiej, że tu dzieciaki nie będą miały jakiegoś dystansu i tak. No, wiecie, jak to konserwatyści? No, zaczęli męczyć bułę, no. Czyli opowiadać o tym, że propaganda. Oni zawsze, nie? Jak coś, to od razu wielki brat, propaganda, podsłuchy, akta, tak jest. W ogóle nie rozumieją projektu identyfikacji europejskiej wśród dzieci. Dlatego nie wiem, no nie wiem. Może ja zostawię to może bez komentarza już na ten czas. Jak ktoś wie, co to jest wymiar europejski, to proszę o wierszyk na radio@agenttomasz.pl. Koszulka jest do wygrania. Dobra, doszedł kolejny SMS. A propos pana Jerzego Pawliczka, ja wtedy nie mogłem sprecyzować dokładnie jego funkcji. To jest sołtys, wieś Łonówka, powiat Suchocki. To była wyjątkowo długa z kolei rozmowa. Tam, z tego co pamiętam, u Pawła Kulnickiego było to dosyć szybko. Moi drodzy, wyszedł spocony pan Jerzy Pawliczek ponoć. Dostałem takiego długiego, podwójnego SMS-a. Wysoko również oceniony pracownik. Wysoko oceniony administrator, państwowiec, patriota, sołtys wsi Łonówka w powiecie suchockim właśnie przez pana premiera Donalda Tuska został wysoko oceniony podczas bardzo, bardzo długiej rozmowy. Już dziennikarze nawet obecni na korytarzach Sejmu już spodziewali się tego, że pierwsza z chyba już 120 przesłuchanych osób dostanie negatywną opinię od pana premiera, ale okazało się, że nie. Mimo tego, że rozmowa była tak długa, mimo tego, że kandydat w pierwszej kolejności, jak tylko pokazał się w drzwiach, kiedy wychodził, kiedy tylko można było spojrzeć na jego oblicze, był cały czerwony, spocony, chusteczką już taką mocno wilgotną wycierał się za uszami i tak dalej. Dziennikarze już myśleli, że będzie pierwsza osoba źle oceniona. Okazało się, że jest bardzo wysoka ocena, bardzo wysoko oceniony, ponoć polecany do jakichś wyższych celów. To są na razie plotki korytarzowe, wiecie, moi drodzy, nie będę ich rozpowszechniał, to są powiedzmy częściowo prywatna rozmowa między mną a osobą, która teraz jest na korytarzu sejmowym i która no nie może ujawnić swoich danych i tymi danymi nie będziemy też tutaj, prawda, kupczyć, ale powiedzmy, że no cóż, nie byłbym agentem, gdybym nie miał takich kontaktów, jest to ocenione, jest to jasne. Pan Jerzy Pawliczek oceniony bardzo wysoko,
Więc teraz jakaś pani już widzę, też bardzo, bardzo ponoć wystraszona, bo boi się, że może pan premier się zmęczył. Ale pan premier jest długodystansowcem. On potrafi różnego rodzaju konferencje, przesłuchania, egzaminy, spotkania różnego rodzaju urzędnicze prowadzić praktycznie w nieskończoność. Praktycznie w nieskończoność. Więc mamy, trzeba przyznać tutaj Bolesławowi, że mamy świetnego premiera. Dobra, to Jerzy Pawliczek wystarczy, to wiemy. Jakby się coś okazało, jakby się tylko coś nowego okazało, kiedy dowiemy się, kim jest ta pani, która ponoć czeka teraz właśnie przed drzwiami do pana premiera Tuska, to oczywiście natychmiast wracam na antenę z tym przekazem, no bo przecież to jest rzecz niecierpiąca zwłoki. My wracamy do podsumowania, prawda? Agent Tomasz cały czas trwa. Wszystkim przypominam, którzy dopiero teraz podłączyli sobie internet. Media, radio, prasa, internet mogą być środkami społecznego komunikowania, potężnego tworzenia przestrzeni prawdy i dobra. Pragniemy prawdy i dobra, dlatego troszczymy się, by były w ojczyźnie media chłostające czerwoną hołotę. Od każdego z Was zależy, czy to wszystko będzie istniało. Nie jest to takie pewne. Słuchasz, patrzysz, a czy pomagasz? Już dziś wejdź na swoje facebookowe konto, wpisz w wyszukiwanie Tomasz Agencki i zaproś do znajomych. Komentuj, klikaj, że lubisz i udostępniaj. Nawet najmniejsze dzieło samo się przecież nie zrobi. Numer 7. Ponoć tak w Polsce się zdarza, że jeśli ktoś jest biedny i zazdrości bogatemu bogactwa i sam chciałby być tak bogaty albo nawet bogatszy, to nie robi nic w kierunku wzbogacenia siebie, tylko przede wszystkim działa na szkodę tego bogatego. Wyobraża sobie, że jak już tego bogatego wdepcze w ziemię, to nagle on przez to będzie w jakiś sposób ważniejszy, bardziej dowartościowany i tak dalej. I moi drodzy, tu mamy taką historię właśnie z naszego krajowego podwórka, której bym się po ludziach rozsądnych, inteligentnych, wykształconych, prawda, nie spodziewał. Branża paliwowa zamierza lobbować na rzecz podniesienia stawki akcyzowej na gaz płynny do napędu samochodów, czyli LPG. Miałoby to pomóc w zwiększeniu zapotrzebowania na benzynę, a tym samym rozwiązać część problemów sektora rafineryjnego w naszym kraju. Czyli o ile dobrze zrozumiałem, to żeby wzmocnić popyt na benzynę, która jest droga, trzeba lobbować na rzecz podniesienia opłaty za gaz. Bo to chodzi o akcyzę na gaz, prawda? Czy to nie jest walka o obniżenie ceny benzyny? To jest ten biedak, który chce się stać bogatym. Tylko o podwyższenie ceny gazu. Tak? Czyli no wiemy, o co chodzi, nie? Tu gaz jest bogatym, benzyna jest tym biednym jakby w tej kwestii. Gaz płynny jest obecnie trzecim po oleju napędowym i benzynie najpopularniejszym paliwem wśród polskich kierowców. Odpowiada przy tym za 15% całej konsumpcji paliw w naszym kraju. Według danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego konsumpcja tego paliwa przekroczyła w 2010 roku 4 miliony metrów sześciennych. Przy czym około 75% gazu przeznaczone jest do napędu pojazdów. Reszta trafia na cele grzewcze i szereg innych zastosowań. Konsumpcja benzyn silnikowych wyniosła w tym samym okresie 5,8 milionów metrów sześciennych, była 6% niższa niż rok wcześniej. No tak, ale tutaj są jeszcze stawki zalecane przez Unię Europejską, które należy szanować. Obecna stawka akcyzy zalecanej, to ważne jest słowo zalecanej, przez dyrektywę Komisji Europejskiej, już nie ma sensu, 2003/96/EC, wynosi 125 euro na tonę. Trzeba jednak pamiętać, że kraje członkowskie mają prawo regulować tę kwestię wedle uznania z opcją zerowej akcyzy włącznie. Czyli Unia zaleca 125 euro na tonę autogazu, ale dopuszcza, że będzie mieli zero. Spoko. Możecie mieć 2 euro albo 0, albo 124, albo 125 jest zalecane. U nas tymczasem na zalecane 125 my mamy 166 od 2005 roku. Cały czas ta sama stawka akcyzowa. Czyli mamy troszeczkę, jakby nie było więcej niż Unijka sobie by tego życzyła. Ale to nie dlatego, że ja bym tutaj proponował rzeczy, które sobie życzy Unia, ale oni jeszcze chcą to
podwyższać tą cenę. To jest tak jakby... Nie, dobra, to... Chyba nie muszę mówić, do czego to jest podobne, bo już zacząłem tak naprawdę od porównania, do czego to jest podobne. Protestuje branża autogazowa, która argumentuje, iż mniej emisyjne paliwo, jakim jest gaz płynny, powinno korzystać z preferencyjnej stawki podatkowej. Ja rozumiem, że oni protestują, ale żeby od razu sięgać po argument ekologiczny, to wydaje mi się, że to jest... W ogóle ta sprawa z gazem to jest trochę poniżej pasa. Towarzyszu Stalin, żyje i zwycięża twoje dzieło. Prowadzi nas twoja nauka. Prowadzi nas twoja partia. Przed państwem antyniusy. Po całonocnym spotkaniu, które odbyło się w czwartkową noc w gabinecie prezesa Rady Ministrów, stojący na czele gospodarki Waldemar Pawlak ostatecznie wzbogacił swą wiedzę w temacie emerytur i innych rządowych wynalazków. Jest on teraz całkowitym zwolennikiem utrzymania istniejącego systemu wraz z ideą podniesienia wieku emerytalnego. Skład gości owego spotkania także nie został przemilczany. Okazuje się, że obecny był na nim hipnotyzer. Czyżby szykował się nowy resort? Wraz ze spadkiem zainteresowania działalnością przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, stacje telewizyjne ograniczyły ilość wejść poświęconych temu stanowisku. Spadek ten zaczął się wraz z końcem kadencji poprzedniego przewodniczącego Jerzego Buzka. Tylko 10% respondentów potrafiło wymienić imię obecnego przewodniczącego, podczas gdy imię Jerzego Buzka aż 60%. Podczas gali bluesa, która odbyła się w Białym Domu, prezydent Barack Obama obiecał Rolling Stonesom, że pojedzie z nimi w trasę, jeżeli tylko przegra wybory. Mick Jagger obiecał nawoływać do głosowania na kandydata Partii Republikańskiej. To były antyniusy. Decisions, face challenges we've long neglected. But I refuse to leave our children with a debt that they cannot repay. And that means taking responsibility right now, in this administration, for getting our spending under control. Numer 6. Moi mili, w Kalifornii wydarzyła się rzecz, która może doprowadzić tamtejszy przemysł aborcyjny do białej gorączki. Tak zwany Family Health Council, czyli Rada Zdrowia Rodziny. Powiedzmy, że nie jest to oficjalne tłumaczenie tej jednostki. To jest organizacja non-profit, która teoretycznie istnieje po to, żeby pomagać ludziom i nie czerpać z tego zysków. No, osoby, które oczywiście zasiadają w radzie tej organizacji, za chwilę znajdują jakieś lukratywne stanowiska w Państwowej Służbie Zdrowia, ale to jest nieważne. Wraz z Departamentem Zdrowia Publicznego w Kalifornii rozpoczęli akcję wysyłania przez internet ulotki edukacyjnej dotyczącej uprawiania seksu. Generalnie przewidziane jest to dla osób w wieku 12-19. I rodzicom nie podoba się pomysł przesyłania dzieciom ulotki informacyjnej a propos bezpiecznego seksu. Oczywiście każde dziecko może wejść na internet, które ma 12-19 lat, no 19 to już nie jest dziecko, zamówić sobie taką ulotkę informacyjną i z niej się dowiedzieć, jak, co to znaczy bezpieczny seks, co robić, czego nie robić, jak się zabezpieczyć. No i tam przykłady takich pewnie są standardowych tekstów na podryw, które trzeba omijać, bo wiadomo, że to nie jest wysokiej klasy podrywacz. Dobra, żartuję. Rodzicom generalnie nie podoba się, że do tego małego pamfleciku tak zwanego, czyli malutkiej ulotki z tymi wszystkimi wymienionymi przeze mnie informacjami, jest ich tam też o wiele więcej, dołączony jest lubrykant i prezerwatywa. No i to się już rodzicom jakby nie podoba. Niektórzy rodzice mówią, że oczywiście rozwiązuje to problem alarmująco wysokiego poziomu młodych zaciążeń wśród młodych, prawda, obywateli Kalifornii, jak też rozprzestrzeniających się chorób, rozprzestrzeniających się przy okazji rozwiązłości seksualnej. Czyli generalnie okazuje się, że Kalifornia, jeden z kiedyś najbogatszych stanów, obecnie stan permanentnie bankrutujący co roku od nowa, boryka się z problemami, które do niedawna były jakoś tak tożsame raczej dla Afryki, nie? Znaczy, tak
Ja raczej słyszałem o tym, że Watykan jest przeciwny wysyłaniu kondomów do jakichś afrykańskich krajów, bo tam okazuje się, że wiedza na temat AIDS i do tego, jak AIDS się przenosi, w jaki sposób się rozpowszechnia, jest zerowa, jeśli nie powiedzieć chyba ujemna tak naprawdę, co nawet w paru dokumentach było dobrze pokazane. I generalnie to są problemy jakichś totalnie schowanych przed światem nieucywilizowanych społeczności, krajów, do których postęp nie doszedł. No, do Kalifornii postęp doszedł i to w zasadzie trudno zaprzeczyć. I teraz właśnie walczą z afrykańskimi problemami w tym momencie. No, ja się zastanawiam, czy właśnie przemysł aborcyjny się na to... Co na to przemysł aborcyjny? Może by naszej marszałkini można byłoby się zapytać. Jak ona by tą sprawę widziała? No bo przecież jak te dzieciaki będą miały teraz te prezerwatywy, no to nie będzie można tyle aborcji przeprowadzać, co wcześniej, nie? Że jakby generalnie wydaje mi się, że ludzie o poglądach konserwatywnych powinni wspierać ten tutaj projekt wysyłania dzieciakom lubrykantów darmowo, prezerwatyw darmowo i książeczki, która opowiada, jak jedno z drugim, z trzecim, z czwartym połączyć, a jak tego za żadne skarby lepiej nie łączyć. Wszystko to sponsorowane i organizowane przez organizację teoretycznie non-profit, właśnie Family Health Council, do spółki z Departamentem Zdrowia Publicznego w Kalifornii, więc nie można tu powiedzieć, że jakiś producent prezerwatyw po prostu robi promocję, kapitalizm, w ogóle dziecko przez internet zamawia darmowe prezerwatywy i wciąga w nauk seksu i tak dalej, ponieważ wszystko dzieje się pod okiem państwowych służb publicznych, zdrowotnych, tak zwanych publicznych, jak domy publiczne. A mówiąc, że dzieje się oczywiście pod okiem tych służb, to mam też, rozumie się samo przez się, na myśli dofinansowanie z pieniędzy podatników tej właśnie akcji. Agent Tomasz. Numer 5. Podobnie jak w poprzednim newsie, zostajemy w klimacie dofinansowywania, stymulowania działalności, moi drodzy, wspierania biznesu za pieniądze biznesu. Raz wyciągnięte z biznesu, przekazane z powrotem biznesowi, po drodze opodatkowane metody na pomoc w podniesieniu się z kryzysu, na przejście przez kryzys suchą nogą. Tu może będzie sucha noga, ale z pewnością będzie zimna, moi drodzy. Wiadomość z Gazety Prawnej. Dobra wiadomość, znaczy tak, pierwsza część wiadomości ucieszy wszystkich euroentuzjastów. Za pieniądze z unijnych dotacji na wsiach powstało już 1600 świetlic i domów kultury, a także ponad 1000 obiektów sportowych, placów zabaw i miejsc rekreacji. No to pięknie, nie? No to nasza ojczyzna po prostu rozkwita. Budują się nowe domy, nowe stadiony, nowe ściany, sufity, dachy, piwnice, kominy, stają, okna, wszystko świetnie. Organizacje pozarządowe alarmują, że 90% z nich stoi pustych. Gminy skusiły się na łatwo dostępne pieniądze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w skrócie PROW, a teraz jest problem. Nie stać ich na utrzymanie obiektów, ani instytucji, które z nich korzystają. Na ten cel mogło pójść już 1,3 miliarda złotych, bo na pojedynczy projekt gmina mogła otrzymać do 0,5 miliona złotych. Problem jest tym większy, że gminy dokładały do tych inwestycji własne lub pożyczone przez banki pieniądze, a teraz nie mogą ich nawet odzyskać. Taka to była stymulacja unijna. Gminy nie mają nawet na opał. W 23 mazowieckich gminach znajdujących się na terenie działania PROW-u powstało 300 świetlic. To jest znowu ta dobra informacja dla euroentuzjastów. Oznacza to, że taka placówka jest w co drugiej wsi. Problem polegał tylko na tym, że przez ostatnią zimę jedynie w 20 z tych 300 jakiekolwiek zajęcia się odbywały, bo to były jedyne świetlice, na jakie było jakiekolwiek zapotrzebowanie tak naprawdę. I tutaj wypowiada się Zbigniew Woźniak, wójt gminy Bielany, powiat sokołowski. Gminy pisały wnioski, bo pieniądze były łatwo dostępne. Potem zwykle oddawały klucze sołtysowi i ochotniczej straży pożarnej, a ci zamykali nowe obiekty na klucz. Nie ma kasy nawet, żeby utrzymać te obiekty, dlatego mówię, że będzie może suchą nogą, ale zimną, bo nie ma kasy na ogrzewanie tych obiektów. Nie tylko nie ma mowy o wykorzystaniu świetlic na wsi do celów kulturalnych, ale nawet nie są tam organizowane wesela, imprezy okolicznościowe, nic z tych rzeczy, które pozwoliłyby gminom pozyskać środki na utrzymanie tych placówek. Wyremontowanych pomieszczeń nie można też przerobić na przedszkole czy żłobek, ponieważ warunki programu, z którego przyszły pieniądze, na to nie pozwalają. Przez 7 lat obiekty powstałe za środki z PROW-u, czytamy w Gazecie Prawnej, nie mogą przynosić zysku.
mówi Marian Sekulski, to jest wójt gminy Wodynie, województwo siedleckie, też zweryfikowany przez Donalda Tuska bardzo pozytywnie. Ale, cóż, gminy o tym wiedziały, jak podają eksperci, nie przeanalizowały warunków umowy, nie miały pomysłu, do czego inwestycja jest im potrzebna, jak będą ją dalej finansować. To już cytuję tutaj pana Marka Zagórskiego, prezesa Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. No wiecie, kiedyś się, nie kiedyś, zacznę inaczej, na YouTubie. Jeśli słuchacie tej audycji, znaczy, że najprawdopodobniej macie internet. Jak macie internet, to znacie kanał YouTube. Wpiszcie sobie Milton Friedman o wydawaniu cudzych pieniędzy. Cztery metody wydawania pieniędzy. Czy to był Friedman? To chyba był Friedman. Najlepiej wydaje się własne pieniądze na własne potrzeby. Najbardziej efektywna jest to sprawa. Mniej efektywnie wydaje się własne pieniądze na cudze potrzeby. Później najbardziej chciwie wydaje się cudze pieniądze na własne potrzeby, a najmniej efektywnie wydaje się cudze pieniądze na cudze potrzeby. A jeszcze w tym wypadku wydaje mi się, że w wypadku tych gmin to mamy jeszcze do czynienia z tą czwartą oczywiście opcją, przy czym jeszcze mamy procent od tego, ile pieniędzy wydamy nie swoich na cudzą potrzebę. Czyli jak bardzo będziemy nieefektywni, tym jeszcze dostaniemy z tego procent. Jak czytałem taki artykuł i zastanawiałem się, jak coś pozytywnego może by to przekuć, to tak zastanawiałem się, czy nie mogłaby przypadkiem powstać strona Orlikipedia. Jest Wikipedia, którą każdy może redagować, nawet prezydent. To może Orlikipedia powinna powstać i zawierać takie właśnie kwiatki różnego rodzaju o tych właśnie cudach Polski Ludowej, która się rozwija postępowo wszerz i wzdłuż, gdzie takie rzeczy mogłyby być podsumowane. Na szczęście Gazeta Prawna daje jednak podsumowanie takie trochę bardziej pozytywne, że oczywiście według tych programów europejskich te wszystkie projekty, tak zwane, nazwijmy to swoim projekt, nie mogą na siebie zarabiać, ale mogą, ponieważ zysk nie oznacza, przychód nie oznacza zysk. Dochód, przychód, zysk, prawda, to są zupełnie inne rzeczy, więc nie muszą czerpać z tego zysku, ale mogą mieć przychód na przykład w wysokości takiej, ile wynosi utrzymanie takiego lokalu. Czyli na przykład mogą te parę wesel w miesiącu, no więcej się nie da, taka jest specyfika wesel, zrobić na to, żeby chociażby te paręnaście tysięcy mieć, czy kilkadziesiąt tysięcy z różnego rodzaju imprez, nie zarabiać na tym, ale żeby chociaż mieć na te rachunki. Więc to proponuje Gazeta Prawna i specjaliści Gazety Prawnej i bardzo słusznie, że tak proponują. Ja tu jeszcze miałem taki właśnie tak zwany follow-up. Komisja Europejska wstrzymała wypłatę dla Polski prawie 312 milionów euro z programu regionalnego Innowacyjna Gospodarka. Powodem są błędy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Wstrzymanie wypłat potwierdza rzecznik Komisji Europejskiej Ton van Lierop. Brzmi jak aktor z Ed Wooda. Jak mówi, wykryto poważne uchybienia w funkcjonowaniu systemu zarządzania. Regulacje unijne dopuszczają maksymalnie 2% uchybień przy wnioskach o pieniądze z programu. Tymczasem w polskich jest 3,7%. No, o ile nie popełniono uchybień przy liczeniu procentu uchybień przy wnioskach. Ale dobra, to jest nieważne. To w takim razie, no, na razie zamrożono nam te pieniądze. Nie wiadomo, to jeszcze nie oznacza, że ich nie dostaniemy. 312 milionów euro z programu Innowacyjna Gospodarka, ale może się okazać, że jeśli mają być tak wykorzystane jak w przypadku gmin, to może lepiej, żebyśmy ich nie dostali generalnie. To nie nadmiar władzy Unii Europejskiej jest dla nas zagrożeniem. Wysoki Sejm, Europa jest kobietą. Dlatego apeluję o mniej niepotrzebnych, męskich ambicji. Kto będzie samcem alfa? Bez perspektywy członkostwa w strefie euro Polska znajdzie się. Zagrożeniem naszej suwerenności jest tej władzy niedostatek. Myśmy się na to zgodzili w takim samym sensie, jak mogliśmy się zgodzić na Jałtę czy na parę innych traktatów międzynarodowych. Czy PiS, który jest przeciwny strefie euro, nie wie, że bez strefy euro Polska nie będzie miała miliardów euro? And I think, frankly, when it comes to chaos, you ain't seen nothing yet. Numer 4. Wiecie, my tu sobie gadu, a trzeba sobie uświadomić, że ledwo ominęła nas wojna. No, jeszcze parę dni temu groziła nam wojna Unii Europejskiej z Kanadą, moi drodzy. Jak co tydzień po czwórna czwórka, czyli kwadrant przepływu głupoty, wiadomość numer 4, po czwarna czwórka, można byłoby też tak nazwać. Dzisiaj tematem przewodnim jest Kanada. Cztery różnego rodzaju śmieszno, straszno, zabawne informacyjki, malutkie już takie tylko w mini newsy, którego
których wspólnym gruntem tak naprawdę jest Kanada. O co chodzi? Najważniejszy z tych wszystkich czterech news, dlatego rzucam go od razu na początek. Pamiętacie, kiedyś Unia Europejska chciała wypowiedzieć Stanom Zjednoczonym wojnę gospodarczą, nie? Że my się tutaj, wszystkie te małe państewka Unii, tam Niemcy, Francja, Polska, Estonia, połączymy w taki wielki blok i po prostu zmiażdżymy kapitalistycznego wyzyskiwacza, imperialistę, jakim jest, prawda, kraj tchórzy i dom niewolników, czyli Stany Zjednoczone. Okazało się, że jakoś tak nie za bardzo to się generalnie zaczęło udawać, mimo całego kryzysu w Stanach Zjednoczonych, nawet też w Unii Europejskiej to nie pomogło za bardzo pokonać tego wielkiego giganta na glinianych nogach, jakim miały być Stany Zjednoczone, Stany zadłużone, a tu się nagle okazało, że Kanada chciała nam wypowiedzieć wojnę gospodarczą. W poniedziałek wyciekły informacje dotyczące dyplomatycznej wymiany pomiędzy Kanadą, jej przedstawicielem w Unii Europejskiej, a Unią Europejską. No to już nie ma co może wchodzić w imiona i nazwiska, kto komu co groził tak naprawdę. W tym momencie Kanada ma nowego przedstawiciela, ambasadora na ziemi Zjednoczonej Unijnej. Jest to David Plunkett. Generalnie chodziło o to, że oczywiście, bo tak, bo Unia rzeczywiście chciała całemu światu wypowiedzieć wojnę gospodarczą i być największą gospodarczą potęgą, ale jak się tylko okazało, że nikogo nie pokona, to zaczęła walczyć z globalnym ociepleniem. Bo tu nie wiadomo, czy się kogoś pokonało, czy nie. To jest taka walka z niewidzialnym smokiem. Nowe żaty cesarza, prawda? Można mówić, że się pokonało, można mówić, że się walczy, włoży się jakiś podatek, coś tam się zrobi tak naprawdę. I generalnie można powiedzieć, no gdyby nie my, mimo tego nawet, że będzie 90% podatek na dwutlenek węgla i każdy będzie miał licznik dwutlenku węgla wydychanego przy nosie zaraz zainstalowany, za pieniądze unijne oczywiście, to nadal by globalne ocieplenie, prawda, postępowało, to Unia też mogłaby powiedzieć, no ale tylko i wyłącznie temperatura poszła w górę o 2 stopnie, gdyby nie podatek, poszłaby o 20. Byśmy wszyscy się tutaj usmażyli. To już o tej metodzie dzisiaj mówiliśmy. I tu chodziło generalnie o to, żeby wyznaczyć, jakie zagrożenie dla środowiska niosą jakie źródła energii. Kanada eksportuje do Europy, no Kanada eksploatuje piaski roponośne, prawda? I okazało się, że paliwa pozyskane z piasków roponośnych są B i są trujące. No to się Kanada obraziła i stwierdziła, że jeśli wy Europejczycy będziecie gadać te swoje w ogóle jakieś eko, prawda, bzdury, to my wam ze Światową Organizacją Handlu wyjedziemy i waszą całą dyrektywę jakości paliwa, czyli Fuel Quality Directive, która miała być wczoraj przegłosowana w czwartek, po prostu wgnieciemy was w ziemię razem z tą całą dyrektywą. Na szczęście okazało się, że Francja, Niemcy i Holandia były przeciwne bardzo mocno, ale to już nawet, wiecie co, z Holandią to tak różnie bywa, ale jak wiadomo, jak w Unii Europejskiej Niemcy i Francja są czemuś przeciwne, bo one akurat mają dobry biznes z Kanadą, no i opcja nie przeszła, tak więc wojna nam nie grozi. Dlatego na ten news poświęciłem najwięcej czasu, ponieważ był on najważniejszy. O pozostałych trzech wystarczy tylko wspomnieć. Ja się też zastanawiam, jak by wyglądała wojna handlowa z Kanadą, że co, płyty Celine Dion by zniknęły z Empiku? Do pewnego stopnia chyba tak, nie? Czy Bryan Adams byłby droższy koncert na dziesięciolecie, nie wiem, plus GSM-u nieistniejącego? Nie wiem, jakim cudem mogłoby to w ogóle wyglądać, ale jakoś się nie przestraszyłem. Seriale kanadyjskie są beznadziejne w telewizji. Nie wiem, jak wojna z nimi byłaby straszna. No oni teraz chcą troszeczkę więcej sprzedawać swoich paliw, ponieważ okazuje się, że rurociąg Keystone nie będzie zaakceptowany przez Baracka Obamę. Newt Gingrich powiedział, że oczywiście będzie kupował ropę od Kanadyjczyków, jak tylko zostanie prezydentem i wtedy cena ropy spadnie, bo też w Stanach Zjednoczonych idzie to strasznie w górę. Chińczycy chcą kupować ropę kanadyjską. Oni woleliby sprzedawać to Niemcom. Słuchajcie, nawet gdybym całe dwie godziny byśmy tylko o tym gadali i nie wiem, zaprosiłbym tutaj w ogóle szefa KGHM-u, to też by mogło nie starczyć czasu na wyjaśnienie tej sytuacji, więc szybciutko przejdźmy, odpuśćmy już sobie to na dzisiaj, szybciutko przejdźmy przez pozostałe dwie rzeczy. Wiadomość numer dwa, bardzo podobna do tego, co się działo w Stanach Zjednoczonych ostatnio. Edmonton, Alberta, moi drodzy, cały czas jesteśmy w Kanadzie. Nowe prawo powstało w Education Act, czyli dotyczące generalnie szkół prywatnych, katolickich czy jakichkolwiek wyznaniowych szkół oraz homeschoolingu, czyli uczenia dzieci w domu. Okazuje się, że według tego aktu, przynajmniej minister edukacji w Edmonton urzędujący nazywa się Tomasz Łukaszuk, jakoś tak swojsko brzmiące nazwisko, zakazał uczenia w szkołach właśnie tych wymienionych przeze mnie wcześniej
zakazał uczenia tego, że homoseksualizm jest złem i grzechem. I tu wchodzimy na taką dziwną kwestię, bo on chce pokazać, że to jest tolerancja, że opcji nie można pokazywać jako zła. Dobra, do pewnego stopnia, ale nie można chyba tego wymagać od szkół opartych na wyznaniu typu szkoły katolickie na przykład. Tudzież bardzo ciekawa sprawa wychodzi w tym homeschoolingu, czyli nauczanie w domu. Według tego zarządzenia rodziny, które tak uważają, na przykład, jeśli mama i tata tak uważają, że generalnie, wiecie co, homoseksualizm to nie jest fajna sprawa, to nie mogą tego mówić podczas lekcji. Czyli jeśli na przykład mama prowadzi lekcje dla swoich dzieci od 12 do 16 albo od 12 do 14, to musi dopiero skończyć lekcję, spakować piórnik, prawda, ten, do drugiego pokoju wyjść i im tam powiedzieć, wreszcie mogę wam tam powiedzieć, nie cierpię pedałów. Nie, ale to jest totalną bzdurą. No oczywiście tak samo w szkole opartej na wyznaniu, czy szkole katolickiej na przykład, też na przykład katecheta może powiedzieć na następnego dnia, na jutro przeczytajcie taki a taki kawałek Biblii i napiszcie, co o tym sądzicie. I w tym kawałku Biblii już będzie wszystko napisane i wszystko będzie jasne. Trzecia rzecz, Kanada zaostrza przepisy dotyczące przyjmowania uchodźców. Generalnie chodzi o napływ wniosków z kraju Unii, z Unii Europejskiej. To jest ciekawe, a propos wojny, nie? My wypowiemy wojnę Kanadzie i po prostu zalejemy was Romami. Nie CD-Romami, zwykłymi. Z tym, w tym z Polski, minister spraw emigracji Jason Kenney mówi w parlamencie, że Kanada nie będzie tolerować udawanych uchodźców. To jest bardzo ciekawe. Kanadyjskie media podały, że jest taka zmiana, która polega na tym, że minister do spraw imigracji ma teraz prawo sporządzenia listy krajów uważanych za bezpieczne. One będą trochę inaczej traktowane od tych uważanych za niebezpieczne. Większość wniosków Kanada otrzymuje od obywateli krajów Unii Europejskiej, a nie z Afryki czy Azji, jak to było jeszcze do niedawna. Wielu uchodźców tuż po przyjeździe do Kanady interesuje się w pierwszym rzędzie zasiłkami i zapomogami. To jest świetny pomysł. Zalejmy. Teraz nie. No, jesteśmy z Kanadą przyjaciółmi, ale gdyby oni nam coś chcieli podskoczyć w naszych europejskich, ekologicznych, prawda, imponderabiliach, to my ich zalejemy ludźmi, którzy będą w pierwszej kolejności domagać się zasiłków i różnego rodzaju tam zapomóg. Ale wtedy z kolei Kanada mogłaby zlikwidować zasiłki i zapomogi. Jeszcze staliby się kapitalistycznym gigantem. Zaczęliby przyciągać ludzi ambitnych. Co wtedy? Byśmy sobie na własnej piersi wyhodowali jeszcze mocniejszego wroga. Moi drodzy, taki a propos hodowania wrogów na własnej piersi. Quebec, studenci protestują przeciwko zwiększeniu opłat za studia. Kilku z nich nawet zostało aresztowanych za napaść czynną na policjanta. Według nich zwiększenie opłat za studia doprowadzi do tego, że mniej osób będzie studiować na przykład, a więcej osób cenić wykształcenie. Ale oni wolą, żeby więcej osób studiowało. Tak jak w Polsce. Każdy ma mieć magistra, każdy ma skończyć maturę, nieważne jaką. A jak się nawet nie zda tej matury, bo jakoś tak ona nie pasuje do tego, czego ludzie się uczyli, to trzeba dostać, prawda, list żelazny na studia od ministra edukacji. Olać to. To jest Quebec w ogóle. To jest Quebec, dobra? Nie zajmujmy się tym. Mamy jeszcze parę sekund do końca minuty, to tylko można powiedzieć, że Quebec póki co ma najmniejsze czesne w całej Kanadzie i nawet gdy ono zostało teraz, miałoby być zwiększone z 2200 do 3800, to i tak będzie najniższe w Kanadzie cały czas. Przeciwko temu protestują studenci, ale najważniejsze, że ominęła nas wojna gospodarcza z Kanadą. Moi drodzy, jak oni by nam z powrotem tych Romów przysłali... Matko Boska. Numer 3. Szybciutka wiadomość z Toledo, w stanie Ohio. I to wybrałem to tylko dlatego, że dotyczy to radia generalnie. Jeśli słuchacie tego w autobusie, jakim cudem doszło do tego, że słuchacie tego w autobusie? Napiszcie, radio małpa agent Tomasz Pele. Tym razem nie będzie koszulek. Władze Uniwersytetu Toledo niestety w Ohio ograniczają kierowcom autobusów w kampusach słuchanie radia podczas pracy. Generalnie polegało to na tym, że jeden ze studentów jechał autobusem i jego wrażliwa, postępowa, otwarta na sprawiedliwość społeczną dusza słyszała w głośnikach audycję radiową puszczaną przez kierowcę tego radia, która najprawdopodobniej była audycją ekstremalnie prawicową, wysuniętą na prawo, także już bardziej nie można. I jeszcze coś w tej audycji było o Bogu na dodatek.
Tego już uczeń wrażliwy znieść nie mógł. I się poskarżył. No i oczywiście, jak to jest, że właśnie te wrażliwe dusze się skarżą, nie? Że ja nie wiem, kto tam mógł lecieć. Glenn Beck, Hannity, Cejrowski leciał w tym autobusie, nie wiadomo, tego to nie zostało ujawnione, jaka to była stacja. Jakaś ponoć odjechana, chrześcijańska w ogóle. I oprócz tego niesamowicie głośno słuchał tej stacji. No ale przede wszystkim przyczepiono się do tego, że słuchał stacji, która jest najprawdopodobniej inwazyjna, nietolerancyjna, ofensywna i za głośno. Oprócz tego, tak jak już powiedziałem. I natychmiast dziekanat Uniwersytetu w Toledo w Ohio zaczął się zastanawiać, jakie stacje można pozwolić puszczać kierowcom w autobusach. No i tam oczywiście jak zbierze się parę osób i każdy rzuci jakiś pomysł, to wychodzi coś najbardziej mdłego, najmniej pozbawionego jakichkolwiek charakterystycznych cech. I oni wymyślili, że powinno być to radio. Jest taka stacja 105,5. To jest jakieś tam radio, nieważne jak ono się nazywa, ale generalnie nieofensywna muzyka puszczana w miejscach pracy z częstymi przerwami na prognozę pogody. To autobus, który jedzie, musi mieć co 3 minuty prognozę pogody, wiedzieć, jaka jest temperatura i czy przypadkiem na drugiej półkuli nie ma przymrozków w danej chwili. Tudzież zima nie zaskoczyła burmistrza Rzymu, który nagle zgubił wszystkie odśnieżarki. Nie wiadomo dlaczego, może je pożyczył po prostu gdzieś do Etiopii. No i generalnie wymyślili tam różne rzeczy. Przyznam szczerze, znalazłem tutaj propozycje tych stacji radiowych, jakie to miały być. Miała być stacja na przykład studencka lecieć. Studencka stacja radiowa miała lecieć ten radiowęzeł taki tam uniwersytecki, ale okazało się, że ten radiowęzeł nie puszcza pogody co 3 minuty, a w zasadzie co minutę, tak więc nie może lecieć studencki radiowęzeł. Mnóstwo pomysłów, jak rozwiązać ten problem. Na końcu też poruszono problem dotyczący tego, że jazda głośno sprawia, że nie słychać pociągów i samolotów, więc jest to bardzo generalnie niebezpieczne. I zgodnie z zasadą Ein Bus, Ein Volumen, Ein Radio postanowiono, że kierowcy będą mieli tylko możliwość wyłączania lub włączania radia, nie będą mogli zmieniać stacji ani regulować głośności. I to wszystko tylko przez to, że jeden koleś, który siedział za blisko kierowcy, słyszał, że ten kierowca słucha sobie na przykład, nie wiem, Seana Hannity, a że akurat był skrajnym lewakiem, to mu Sean Hannity nie podpadał. Nie mógł wstać i powiedzieć, zmień pan radio. Nie, tak to robią wrażliwe na krzywdę społeczną i otwarte, tolerancyjne, postępowe dusze. Natychmiast piszą do dziekana. No i później co może zrobić dziekan, żeby się nie narazić? No może może po prostu zalać radia w autobusach cyną i tylko od taki kabelek, który pozwala, nawet nie kabelek, przy włączeniu silnika będzie się radio włączać na ustalonej stacji i na ustalonej głośności. No i proszę, znowu bardzo szybka rozmowa, jak się okazało, przesłuchiwaną, egzaminowaną. Mi się cały czas nasuwa słowo przesłuchiwana, to może jest złe skojarzenie, prawda? Ale to tak chyba przez media ostatniego tygodnia mi się wyrobiło, że on przesłuchuje, pan premier przesłuchuje. Nie, on egzaminuje, on sprawdza, on w zasadzie tylko upewnia się, że wszystko jest w porządku, prawda? Upewnia się, że jesteśmy zieloną wyspą. Tak więc, w tym momencie wyszła z gabinetu prezesa Rady Ministrów pani Jadwiga Prząśniczek. Dwóch, nie wiedzieć czemu, dwie osoby czekają i ponoć są jakieś zatargi teraz na korytarzu sejmowym. Dwie osoby ponoć kłócą się o numerek, który mają, żeby wejść do pana premiera. Wydaje mi się, że tej sprawy nie będziemy już w stanie prześledzić w dzisiejszym agencie. Może to będzie w dzisiejszych wieczornych wiadomościach poruszone. Jest ponoć jakaś zawierucha. Tak naprawdę pani Jadwiga Prząśniczek gdzieś poszła, nie zdążyła odpowiedzieć na pytania dziennikarzy, którzy byli zajęci tą właśnie przepychanką. Nie wiadomo, kto następny wchodzi tak naprawdę, ale to nas nie interesuje. Pani Jadwiga Prząśniczek bardzo wysoko oceniona kolejna urzędniczka na liście. Póki co jeszcze nie było osoby, która by, że tak powiem, sprawiła, że pan premier stracił swoje stuprocentowe zaufanie do kadry urzędniczej w Polsce. Pani Jadwiga Prząśniczek, udało mi się tylko dowiedzieć, żeby jest ona kierowniczką zmiany kasjerek w sklepie ogólnozaopatrzeniowym Ślimaczek, Międzybrodzie Żywieckie. Bardzo wysoka cena, kolejna urzędniczka. To w zasadzie na styku państwowej i prywatnej działalności, ale być może jest to jakaś oznaka, że nasz premier będzie też sprawdzał, jak wygląda administrowanie ośrodkami prywatnymi. No, może nie każdego to będzie takie coś radować, ale musimy, przecież koegzystujemy w jednym państwie, gdzie prawda, państwo jako aparat przymusu
koegzystuje z prywaciarstwem, czyli aparatem wyzysku z kolei. Tak więc, no, żeby to wszystko ręka rękę, prawda, trzymała, żeby to wszystko się toczyło, to być może trzeba będzie też właśnie przeprowadzić audyt środowisk pozapaństwowych. Nie wiem. Myślę, że to jest robota na przynajmniej kilka tygodni, tak więc będziemy mieli o czym gadać w agencie. Jeśli chodzi o tą sprzeczkę, kto następny wchodzi do gabinetu prezesa Rady Ministrów, to ja już jakby tego w dzisiejszym agencie już tego nie poruszę. Już dzisiaj, z tego co wiem, zabraknie nam troszeczkę czasu, ale jak już wiemy, Paweł Kulnicki, kontroler wyższego stopnia w dziale księgowym Urzędu Miejskiego w Chełmku Podlaskim, wysoka ocena. Jerzy Pawliczek, sołtys w Siłonówka w powiecie suchockim, bardzo wysoka ocena, mimo długiej rozmowy, która zapowiadała się, że może się to skończyć nie tak dobrze. I teraz Jadwiga Prząśniczek, kierowniczka zmiany kasjerek w sklepie Ślimaczek, sklep ogólnozaopatrzeniowy w Międzybrodziu Żywieckim. Zapraszamy wszystkich do tego sklepu. Panie, gratulujemy Jadwidze Prząśniczek, gratulujemy panom Jerzemu i panu Pawłowi. To tyle udało się nam zaobserwować podczas tego wydania agenta. Trzy krótkie, tak naprawdę około półgodzinne wizyty w gabinecie pana premiera. Dobra, to już będzie na tyle. Więcej dzisiaj nie damy rady, już znowu się powtarzam. Wróćmy na samą końcóweczkę audycji. Numer 2. Moi drodzy, teraz wybieramy się do Indii. Na moment, Bengal Zachodni, który jak sama nazwa wskazuje, położony jest w północno-wschodniej części Indii, będzie pomalowany na kolor niebieski, na jasno niebieski generalnie. Taki błękicik będzie tam teraz dominował, ale nie dlatego, żeby na przykład, nie wiem co... No bo nie ma na to powodu chyba żadnego. No, a jak coś nie ma powodu, to znaczy, że zostało to, prawda, zainicjowane przez rząd, prawda? I generalnie motto jest motto rządowe. Przynajmniej z tego, co wiemy od pana Firada Hakima, który jest ministrem rozwoju miejskiego. Motto rządu jest Sky is the limit. Oni jeszcze nie słyszeli o podróży na Księżyc, widocznie w tym stanie, i dla nich sky is the limit, a niebo najczęściej nad Bengalem Zachodnim, nad Kalkutą jest niebieskie, więc Kalkutę będą malować teraz, prawda? Na jasno-niebieski kolor. I wszystko generalnie tam ma być pomalowane. Drzewa, wiadukty, przystanki autobusowe, chodniki, budynki prywatne, domy prywatne, domy rządowe. No generalnie przede wszystkim najprawdopodobniej budynki rządowe w pierwszej kolejności zostaną pomalowane na jasno-niebieski kolor i to będzie taki news, który daje, no na przykład ja już o tym powiedziałem, prawda, że Kalkuta będzie na jasny błękit pomalowana, bo biały jest jeszcze taki, ma być kolorem uzupełniającym. Wszystko będzie wyglądało mniej więcej jak tapeta w piwnicy szpitalnej, jasny niebieski z białymi kreseczkami. Szpital w Leśnej Górze chyba ma taką kolorystykę, już dawno nie oglądałem tego serialu, bo teraz wszyscy umierają w serialach w ogóle. A to dlatego, że abonamentu nie płacimy. Hanka umarła, Rysiek umarł. Dobra, ale to jest dygresja. Minister Firat Hakim mówi, że od tego momentu jakiekolwiek budynki rządowe będą one przemalowywane na właśnie błękitny. Żółte taksówki w Bengalu Zachodnim też będą przemalowywane. Właściciele prywatnych posesji będą poproszeni o to, żeby przemalować na własny koszt swoje budynki. Jedyne, co udało się ocalić od ruiny, to budynki historyczne. Dziedzictwo narodowe zostanie ocalone pod tym względem. Ale moi drodzy, nie trzeba jechać do Bengalu Zachodniego, żeby się takich historii nasłuchać. Mamy tu króciutką, szybką puentę z Pragi. Moi drodzy, Praga wydaje 200 tysięcy koron na to, żeby na Starówce, czyli w dzielnicy Praga 1, ludzie wywieszali, nie zgadniecie co, doniczki z kwiatem. Każdy mieszkaniec dzielnicy Praga 1, który wywiesi doniczkę z kwiatem na zewnątrz, może się załapać, kto pierwszy, ten lepszy oczywiście, na udział w tych 200 tysiącach koron. One są przeznaczone na to, żeby właśnie sfinansować tą doniczkę na oknie i ten kwiatek. Bardzo ciekawa propozycja. Nie wiem, czy to jest tak, że co Praga ma za dużo pieniędzy, czy jak. To pewnie po jakichś 5 gambrinusach chyba radni wpadli na taki pomysł wspaniały.
Natomiast co jeszcze? Dobra, kończymy w takim razie informację numer dwa, przechodzimy do ostatniej, już takiej bardzo deserowej, jak to zazwyczaj bywa w agentach, informacji, która w rzeczywistości rzeczywiście kolorystycznie będzie niebiesko-biała. Wyssałeś całą treść z mainstreamowych mediów? Ten podcast jest dla ciebie. Numer 1. Tak jeszcze mając w pamięci ten Bengal zachodni, to pomyślałem, że może na przykład od Krzysztofa Skiby by ten minister Firat Hakim na przykład mógł, czy od Bichcycu, po prostu od chłopaków z Bichcyca kupić prawa autorskie i na przykład śpiewać piosenkę Bengal zachodni, tu na niebiesko jest każdy chodnik. Dużo zmieniać nie trzeba, więc może też, nie wiem, mogliby troszeczkę upuścić chłopaki z Bichcyca panu Firadowi Hakimowi. Dobra, ale my przechodzimy do błękitnej informacji. Błękitna dlaczego? Morze Kaspijskie zamarzło po raz pierwszy od 1953 roku. No dobra, nie każdy wam liczyć, ile to jest lat. Najniższe temperatury od 110 lat w ogóle informuje News.com Australia. Światowe agencje informują o walce władz rosyjskiego Dagestanu, które próbują ratować wygłodzone pelikany, które przyleciały z zamarzniętych delt Wołgi i Tereku do Machaczkały. Ptaki umierają z zimna i głodu w zamarzającym morzu, ale ucierpieć mogą też ludzie pływające po otwartym morzu. Ogromne kry zagrażają także platformom wiertniczym. Do kruszenia lodu władze chcą użyć samolotów wojskowych. Dziennikarze Timesa na przykład, no nie jedyni, promują tezę o globalnym ociepleniu, to znaczy na okładkach tego magazynu zawsze gdzieś tak w okolicy letnich upałów pojawiają się zdjęcia niedźwiedzi polarnych, które pływają na malutkich krach i kiedy tylko ta kra się do końca rozpuści pod tym palącym słońcem, to niedźwiadek też utonie, bo przecież wiadomo, że misie polarne nie potrafią pływać, to jest oczywiste. I że spadek temperatury na biegunach z minus 19 na minus 18 sprawi, że lód się cały roztopi, nas zaleje w ogóle i nie będzie Miami, nie będzie San Francisco i tym bardziej nie będzie Finlandii. No i to są okładki z obecnego Timesa. Jeśli cofniemy się 20-30 lat wstecz, to okaże się, że Times promował tezę o globalnym ochłodzeniu. Miała się ropa skończyć, miały się skończyć zasoby w ogóle energetyczne i miało być globalne ochłodzenie. Co się teraz okazuje? No wielkie halo się teraz pojawiło, bo nawet teraz wpisałem w Google jeszcze raz, żeby sprawdzić, czy coś się nie zmieniło w tym temacie, który chcę poruszyć. I nawet gazeta, młody, prawicowy, obiektywny portal gazeta.pl nawet o tym pisze, o znanych naukowcach z Rosyjskiej Akademii Nauk, którzy mówią o globalnym ochłodzeniu, o epoce lodowcowej, o pierwszych ochłodzeniach, które mają nastąpić już za 2 lata. I że to są ponoć naukowcy całkiem, prawda, poważani w świecie, uczeni itd., itd. Z taką brodą. Ale niestety te opinie są w jakiś dziwny sposób kontrowersyjne. No bo jak? Od 5 lat słyszymy tylko i wyłącznie o globalnym ociepleniu. Tak naprawdę słyszymy o tym od 15 lat, ale tak ostatnie parę lat, no to jest już naprawdę hardkorowy bombardowanie po prostu globalnym ociepleniem. Wszystko się robi w ramach globalnego ocieplenia. 2020 zmniejsza się dwutlenek węgla, zwiększa się przychody, elektryczne samochody w ogóle wybuchają na ulicy. Wszystko to w totalnym pośpiechu, za ogromne pieniądze, przy ogromnym wzroście podatków i co? Nagle się okazuje, że nie? Że ma być ochłodzenie? To po co my tak, nie? A o ile trzeba podatki zwiększyć, żeby zapobiec ochłodzeniu? Teraz powinno być pytanie na Gazecie Wyborczej się pojawić. Bo przyzwyczailiśmy się do tego podnoszenia podatków w nieskończoność. A ile będzie trzeba zapłacić, żeby uniknąć globalnego ochłodzenia? No to też jest jakby nie było zmiana klimatu, więc może... Zawsze to biuro do spraw klimatu w Unii Europejskiej, przy Unii Europejskiej, przy Komisji Europejskiej cały czas będzie funkcjonować. Cały czas będzie funkcjonować. Nawet może podejrzewam, żebyśmy się niedługo mogli nawet dowiedzieć, że trzeba będzie. O, Jezu, gigantycznie podatki. Jezu, a ile koszty ocieplenia wzrosną? To już lepiej módlmy się o to, żeby jednak było globalne ocieplenie. Wiecie, to będzie 100 razy lepiej. Ale dobra. I teraz ci Rosjanie mówią, że będzie jednak ocieplenie. I o co im chodzi? Ropę chcą sprzedawać. No jaki jest ten cel? Nie? Kto płaci temu gościowi z tej Rosyjskiej Akademii Nauk? On się nazywa Habibullo Abdusamatow mówi, że przeanalizował aktywność Słońca, wysokość średnich temperatur w ostatnich latach i nie ma wątpliwości, trzeba zaopatrzyć się w cieplejsze ubrania. Klimat stopniowo ochładza się od połowy lat 90. ubiegłego wieku, a wkrótce zmiany te wejdą w szczytowy okres.
Zmiany klimatyczne związane z gwałtownym ochłodzeniem miały miejsce w XIII, XV, XVII, XIX wieku. Towarzyszyły im epidemie groźnych chorób, migracje, klęski nieurodzaju, kończyły się ulubione seriale. Nie można było się połączyć ze stroną twojego banku, przynajmniej przez 15 godzin. To z wiadomości z Polskiego Radia ściągnięte, ale już też czytałem o tym na gazecie.pl, właśnie na młodym, prawicowym, obiektywnym portalu. Szczyt epoki lodowcowej ma przypaść na połowę naszego wieku, na lata 2055-2060. Ja się cieszę, że przynajmniej mamy, wiesz, wreszcie, pierwszą informację, która mówi o czymś, co wykracza poza rok 2020, bo jak do tej pory to tylko 2020 wszędzie, szatańskie dwudziestki. Tą deserową informacją, to były lody na deser tak naprawdę, globalne ochłodzenie, epoka lodowcowa nadchodząca, to była ostatnia informacja w dzisiejszym agencie. Przez te właśnie zakończone dwie godziny naszego spotkania poruszałem tematy ominięte, nie wiedzieć czemu, w mainstreamowych mediach. Oczywiście, te informacje gdzieś tam były w internecie, jak nie były w Polsce, to były w Rosji, w Hiszpanii, w Stanach Zjednoczonych czy w Anglii, ściągane z programów radiowych, ściągane informacje z programów telewizyjnych, prasy drukowanej, prasy wyświetlanej, jakiejkolwiek nie bądź. Na tym polega audycja Agent Tomasz. Jeśli macie jakiekolwiek propozycje dotyczące audycji, tudzież jeśli chcielibyście ją śledzić też między weekendami i dowiadywać się, co nowego w spektrum agentowym się dzieje przez dni powszednie, zapraszam na stronę agenttomasz.pl, ale przede wszystkim zapraszam na Facebooka i Twittera. Agent Tomasz trzeba wpisać, a najlepiej Tomasz Agencki na Facebooku. Jest osoba, którą można zaprosić do znajomych i wtedy można czatować za rogiem. I generalnie jest wtedy wesoło pomiędzy audycjami. Mnóstwo z Was przesyła mi też informacje, które wykorzystuję w tej audycji, za co bardzo dziękuję, bo to bardzo pomaga i bardzo często są to informacje dokładnie takie, jakie mi są potrzebne. Właśnie, ominięte, bo ja też nie mówię, subiektywnie przecież wszystko jest wybierane, ale aczkolwiek też nie wiem wszystkiego. Nie wiem wszystkiego, nie jestem w stanie dowiedzieć się wszystkiego, co się wydarzyło, znaleźć wszystkiego, co się wydarzyło. Tak więc bardzo pomagają mi ludzie, którzy wysyłają linki czasami do czegoś, co wydaje mi się zabawne, kontrowersyjne, niepoprawne politycznie, w jakiś dziwny sposób mające znamiona czegoś, co na pewno nie pojawi się w mainstreamie, a jest ważne, bo takie warunki musi spełnić informacja, żeby znaleźć się w tej audycji. Osoby wspomagające audycję dostają audiobook Niespodziankę, nie jest im płyta dla posła, jest to zupełnie coś innego, oraz wpisywane są na listę darczyńców. Każdy, kto wyśle tak zwaną radowiznę, by wspomóc tę audycję, znajduje się automatycznie w grupie ludzi, którzy obdarowywani są co jakiś czas, co kilkanaście tygodni, jakimś nowym bajerem, niepublikowanym nigdzie indziej, nagranym i wyprodukowanym specjalnie dla nich. Można wysłać 1000 zł, można wysłać 100 zł, a można wysłać i 2 zł. W ostatniej audycji mówiłem właśnie, że każdy, kto wyśle, niezależnie od tego, jaka suma się pojawi, dołączy do tego klubu i rzeczywiście ostatnie wpłaty wynoszą mniej więcej 1, 2 i 8 zł. Ale okej, dobra, taka była umowa. Umowa też jest taka, że system minimalnej wpłaty zobowiązuje mnie do wysyłania różnych rzeczy i wpisywania ludzi na listę właśnie sponsorów i darczyńców tylko do końca kwietnia, czyli jeszcze przez 2 miesiące można z tego systemu korzystać, a myślę, że do tej pory pojawią się też koszulki, kubki i różnego rodzaju inne gadżety, powolutku oczywiście co jakiś czas, co parę tygodni nowy gadżet z logiem agentowym, więc będzie to chyba najlepsza forma, żeby wspomóc agenta. Oczywiście każdy, kto w pierwszych miesiącach istnienia takiego systemu gadżetowego zdecyduje się na przykład kupić sobie t-shirta z agentem, też zostanie wpisany na tą listę. Ale te już niuanse będą poruszane naprawdę w następnych agentach, a najlepiej tak naprawdę te niuanse handlowe i takie tam organizacyjne zostawić poza audycją agent i wrzucać ją w osobnych podcastach. Wydaje mi się to najlepszą rzeczą, żeby nie obciążać już tej audycji i Was przynajmniej po tym, nie wiem, jak długim secie informacyjnym, a przynajmniej ilościowo. Nie wiem, ile było dzisiaj informacji, 20, 30 newsów z całego świata. No sporo jest tego. Tak więc zapraszam na stronę agenttomasz.pl, bo tam też będą pojawiać się malutkie podcasty na temat różnych innych spraw nieporuszonych w tej audycji. Ale o tym już mówiłem, prawda? W takim razie do usłyszenia w następnym agencie. Some socialists seem to believe that people should be numbers in a state computer. We believe they should be individuals. We're all unequal. No one, thank heavens, is quite like anyone else, however much the socialists may pretend otherwise.
And we believe that everyone has the right to be unequal. But to us, every human being is equally important.